Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, rozpoczęlibyśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja ideę przesłanie tej konferencji opisałem w liście, w notce, którą Państwo dostali razem z zaproszeniem. Tutaj, otwierając to spotkanie, chcę powiedzieć, że idzie nowe. Otóż idzie w ten między innymi sposób, a mam świadomość, do kogo mówię, że znany publicysta prawicowy, dziennikarz Rzeczypospolitej, Paweł Łebkowski, kilkanaście dni temu w Rzeczypospolitej napisał tak. Pisze o PZPR-ze i o Polsce Ludowej. Zasługi i porażki tej partii wymagają bardzo wnikliwych badań i rzetelnej oceny pozbawionej emocji. Polska i Warszawa zrodziły się na nowo z popiołów i ruin. Dokonano olbrzymiego wysiłku industrializacji kraju, elektryfikacji wsi, budowy nowych osiedli mieszkaniowych, infrastruktury społecznej. Powstawały liczne nowoczesne szkoły, przychodnie i szpitale, ośrodki kultury i wielkie obiekty sportowe. Byłoby zwykłą nieuczciwością, dodaje Łebkowski, pominąć ogromny wysiłek tych 41 lat i wielkie zasługi pod tym względem PZPR i jej pierwszych sekretarzy. A piszę to, tu dodaje tak Paweł Łebkowski, jako zdeklarowany antykomunista. Idzie zatem nowe, także i nowe, bo oto Bartek Machalica, który tutaj siedzi w pierwszym rzędzie, został kilka dni temu wybrany przez Senat Rzeczypospolitej członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ale mam nadzieję, że to pierwszy, a nie ostatni krok do odzyskania tej instytucji, która zacznie zajmować się prawdą, a nie propagandą. No i wreszcie chcę powiedzieć, że na tle tego nowego nadal zostaje stare. Otóż nikt nam tej prawdy o naszej młodości, naszej przeszłości nie da w prezencie. Trzeba o niej mówić, trzeba o nią walczyć i temu jest poświęcona ta konferencja. Większość tej sali, zdecydowana większość, to jest pokolenie, które budowało Polskę Ludową i budowało też z nie mniejszym zaangażowaniem III Rzeczypospolitą. Chcemy i powinniśmy dać temu świadectwo i sporządzić bilans. No, jesteśmy w wieku, kiedy i naszego życia, i bilans całej epoki. Taką ważną dyrektywę metodologiczną do tego bilansu dał nasz przyjaciel, znany tutaj znacznej części spośród obecnych, Rysiek Ulicki, kiedy napisał, a Janusz Laskowski zaśpiewał, że kiedy patrzę hen za siebie w tamte lata, co minęły, czasem myślę, co przegrałem, a co diabli wzięli, co straciłem z własnej woli, a co przeciw sobie, to co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem. No, ważny jest ten żal za kolorowymi jarmarkami. Rzecz w tym, że kiedy patrzymy w swoje życiorysy, to akurat niekolorowe jarmarki były najważniejsze. Są rzeczy istotniejsze z punktu widzenia ciągłości państwa, ciągłości społeczeństwa. I zaczynamy od pytania, jak zmieniła nas Polska Ludowa, nas ludzi, nas społeczeństwo i spróbujemy, aby dzisiaj przynajmniej częściowo na to pytanie odpowiedzieć.
Szanowni Państwo, mamy wśród nas kilku gości honorowych, których chcielibyśmy powitać i to, że jeszcze tego nie zrobiliśmy, nie jest jakimś błędem organizatorów, ale takim elementem podziału pracy, patrząc na Krzysztofa, mógł powiedzieć nawet socjalistycznego podziału pracy między nami. Także moim zadaniem i przyjemnością jest powitać naszych gości honorowych, w tym przede wszystkim pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Witamy serdecznie. Kwestie zmian społecznych, postępu, o których mówił Krzysztof, były od zawsze na sztandarach polskiej lewicy, dlatego nie mogło zabraknąć dzisiaj w naszym gronie współprzewodniczącego lewicy i wicemarszałka Sejmu, pana Włodzimierza Czarzastego. Witamy serdecznie. Dziękujemy również za patronat nad naszą konferencją, która nie tylko w tym sensie politycznym, ale także instytucjonalnym i państwowym podkreśla znaczenie tematów, którymi będziemy dzisiaj się zajmować. Proszę Państwa, jesteśmy, jak Państwo wiecie, w miejscu szczególnym, siedzibie głównej Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale to nie tylko miejsce szczególne, ale i czas szczególny. Dlatego, że wczoraj tysiące polskich szkół, dziesiątki tysięcy nauczycieli, pracowników oświaty świętowało koniec roku szkolnego i dzisiaj mają pierwszy dzień wakacji. Tym bardziej chcielibyśmy serdecznie podziękować i panu prezesowi, ale przede wszystkim dziesiątkom tysiącom właśnie nauczycieli, pracowników oświaty za ich trud, za ich wkład w rozwój społeczny, w postęp w niełatwych czasach, za te oddolne inicjatywy, którymi jesteśmy, nasze dzieci są świadkami i cieszą się każdego dnia. Także panie prezesie, dziękujemy serdecznie za gościnę i za obecność. Dziękujemy bardzo. Chciałbym również powitać współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia. Tutaj przedstawicieli dwóch organizacji, Stowarzyszenia Arystoteles Wiedzy Społecznej, jak i Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europa macie Państwo przed sobą, ale witam również pana Marka Klimczaka, przewodniczącego Stowarzyszenia Pokolenia. Dzień dobry. Chciałbym również powitać pana Bartosza Redlińskiego, dyrektora Centrum Ignacego Daszyńskiego. Pomaga nam technicznie tam z końcu. Dzień dobry, Bartku. Witam również wielu posłów, zarówno obecnych, jak i byłych posłów Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie i dziękujemy za udział. Szanowni Państwo, myślę, że to tyle tytułem wstępu i teraz chcielibyśmy prosić bardzo o zabranie głosu pana marszałka Włodzimierza Czarzastego. Panie marszałku, bardzo prosimy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Postaram się nie zabrać Państwu dużo czasu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję organizatorom. Kłaniam się jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie przed panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Proszę Państwa, dziwne jest to dla mnie, może nie tyle dziwne, niewłaściwe słowo, ale nie spodziewałem się tego, że środowisko lewicy, przyjdzie taki moment na środowisko lewicy, że będzie mówiło obiektywnie o historii naszego kraju i że będzie to jedno z niewielu środowisk politycznych, które obiektywnie o tej historii będzie chciało mówić. Został przywitany dr Bartosz Machalica, członek IPN-u od niedawna, od kilku dni. To wielka zmiana, chciałem Państwu powiedzieć. I chcę powiedzieć, że marzę o tym, żeby w imieniu IPN-u dr Rydliński wypowiedział się jedwabnym. Marzę o tym, żeby dr Rydliński wypowiedział się, Machalica wypowiedział się jedwabnym. Marzę o tym, żeby się wypowiedział również w Zaleszanach, tam gdzie bury żołnierz wyklęty robił porządki po swojemu. Czy Państwo sobie wyobrażacie taką sytuację, że w imieniu IPN-u mówimy o jednym żołnierzy wyklętych, co zrobił naprawdę? To było nie do wyobrażenia jeszcze niedawno temu, a jest. Polityka historyczna była moim zdaniem zawsze wielkim problemem dla lewicy. Ale nie tylko dla lewicy. Pamiętacie Państwo, jak była władza pełniona przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą,
Głównymi elementami walczącymi o naszą wolność w trakcie II wojny światowej była Armia Ludowa i Gwardia Ludowa. Jak rządziła Platforma Obywatelska, to wtedy głównie wyzwalała nas Armia Krajowa. W tej chwili zapisu głównie nas wyzwalali żołnierze wyklęci. A przecież wszyscy oni walczyli. A przecież wszystkich ich matki opłakiwały. Przecież nie było takiej sytuacji, że ktoś o tej historii starał się mówić i mówił obiektywnie. Przecież to Lewica ostatnio zaczęła mówić twardym głosem o żołnierzach wyklętych, że byli wśród nich ludzie niesłychanej wrażliwości, walczący o swoje poglądy, tak jak Pilecki. Ale byli również bandyci, tacy jak Bury, mordercy i gwałciciele. Też mówimy i chcę powiedzieć jasno na tej sali, też staramy się obiektywnie oceniać postaci związane z polską lewicą. Generał Jaruzelski na pewno ma niesłychaną kartę, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Na pewno generał Jaruzelski przyłożył swoją rękę do okrągłego stołu i do bezkrwawej transformacji, jeżeli chodzi o inne kraje bezkrwawej transformacji. Ale pamiętajmy również, co zrobił w 1968 roku w stosunku do Czech, w stosunku do Żydów i środowiska żydowskiego. Pamiętajmy również, co było w 1970 roku. Mówimy o tym uczciwie i bierzemy całą rzecz złą na siebie, ale i dobrą. Ja nieraz mówię na spotkaniach, że to, że Polska była w tym miejscu po II wojnie światowej, nie decydował ani Gomułka, ani Gierek. To się działo w Jałcie i w Teheranie. W związku z tym byliśmy w określonym obozie politycznym, czy żeśmy tego chcieli, czy żeśmy tego nie chcieli. Potem raczej radziłbym śledzić życiorysy poszczególnych jednostek, niż całe wszystko to, co się działo w kategoriach narodu. Powiem szczerze, bo wiem, że jednym z dyskutantów i prelegentów jest pan profesor Leder. Chciałem, panie profesorze, powiedzieć panu, że otworzył mi pan oczy swoją pozycją na temat rewolucji, która została prześniona. Faktycznie nie zostało to przez lewicę opowiedziane nigdy. Nie zostało to przez lewicę opowiedziane z perspektywy ruchów, które w polskim społeczeństwie się zadziały po II wojnie światowej. To wybitna historia, a przecież nie trudna do opowiedzenia. Ale ktoś musiał tę historię opowiedzieć. Jak występuję w tej chwili ze swoimi partnerami z Platformy Obywatelskiej, to często jest tak, że jak mówimy o okrągłym stole, to odnoszę wrażenie, że przy okrągłym stole siedziała tylko jedna strona. I przypominam, powiem szczerze, bo jestem z tego dumny. Miałem, co prawda, wtedy jeszcze byłem studentem, ale na tej sali są autorzy i rozmówcy główni przy okrągłym stole. No, niestety umarł wielki przyjaciel nasz Stanisław Ciosek niedawno, ale przecież przy okrągłym stole, jakby nie było dwóch stron, to by nie trzeba było tego okrągłego stołu zwoływać. Muszę państwu również powiedzieć, że lewica, w tym ja, ma bardzo słabe dokonania w tym, jak prawdziwie opowiadać o polskiej historii. Był taki moment, że miałem wpływ na media publiczne. Nie taki jak w tej chwili, to nie tak wyglądało. Zresztą widzę wśród nas Janka Ordyńskiego, przecież byliśmy w tych czasach niedaleko siebie. Nie powstały żadne uczciwe filmy na temat tego, co się działo bezpośrednio po wojnie, o odbudowie kraju, o wielkiej transformacji ustrojowej. Ja nie mówię, że filmy, które by były cukrowe i które by słodziły. Ja mówię o filmach uczciwych, o tym jak między innymi mój ojciec ze wsi Łaguny spod Przastyszem jako pierwszy w ogóle w historii tej rodziny dostał wykształcenie, przyjechał do Warszawy, skończył SGGW technologię drewna i był do końca życia budowlańcem. Przecież to się działo. Były zresztą książki, które próbowały o tym pisać, typu Tańczący Jastrząb, który do tej pory tańczy w mojej głowie. Ale przecież to za mało. Mieliśmy taką możliwość, żeby tę historię odkłamywać, ale nie w sposób nachalny, nie w sposób tendencyjny,
tylko w sposób bardzo, bardzo, bardzo uczciwy. Dlatego, proszę Państwa, bardzo cenię tego typu inicjatywy, którą szef ZNP Sławek Broniarz i Krzysiek Janik podnieśli między innymi. Mówienie o historii uczciwie jest rzadką cechą w kraju, w którym historia jest orężem politycznym. Nie będę opowiadał o tym, co z historią naszego kraju robi PiS, bo wszyscy na tej sali wiemy, co robi. Doszło już nawet do tego, że ta historia w wielu aspektach jest pisana od początku, bo niektóre wątki, jak to PiS twierdzi, nie są zgodne z prawdą. Fajnie jest mówić, że coś nie jest zgodnego z prawdą, co jest zgodne z prawdą. Trzeba być po prostu PiS-em i to wiemy i wiemy i mamy taką nadzieję, że na prawdzie historycznej i na tym uczciwym mówieniem o historii wygra opozycja w tym roku wybory. Mówię w imieniu tej opozycji i mam mandat do mówienia w imieniu całej opozycji w tej sprawie, bo znam poglądy swoich przyjaciół i Kosiniaka-Kamysza, i Szymona Hołowni, i Donalda Tuska. Też pewnie się nie spodziewaliście, że z ust jednego z liderów Lewicy usłyszycie te słowa. Opozycja wygra te wybory, muszę to powiedzieć, i prawda wygra te wybory. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie marszałku, i prosimy o zabranie głosu prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Sławomira Broniarza. Bardzo proszę. Panie prezydencie, szanowni państwo, z reguły jak rozmówca wychodzi, mówi, że postara się mówić krótko, to tylko mówi. Witam państwa w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego, historycznej siedzibie. Absolwenci Wydziału Prawa UW być może pamiętają ową salę zupełnie z innego anturażu, to tutaj o 7 rano już zajmowali swoje miejsca, ale ten budynek, ta sala w dawnym kształcie ma swoją także historyczną, tragiczną przeszłość. Tutaj był sądzony Rudolf Hess i Ludwik Fischer w ramach Narodowego Trybunału. Tutaj otrzymali należne im wyroki. Ta sala witała także najważniejsze osoby w państwie, ale prezydenta mamy przyjemność gościć po raz pierwszy. Tutaj byli premierzy, byli ministrowie, byli posłowie, wielkie międzynarodowe wydarzenia, ale jest pan pierwszym prezydentem, którego mamy zaszczyt i przyjemność gościć. I drugie zdanie. Drugie zdanie, bo widzę przerażenie w oczach Krzysztofa Janika, że będę mówił długo. Nie. Drugie zdanie odnosi się do tematyki. Szanowni państwo, miliony obywateli, w tym tysiące nauczycieli, odbudowywało ten kraj. Uczyliśmy, wychowywaliśmy, czynimy to także obecnie, kształciliśmy i kształcimy. I mamy przeogromne zasługi w tym, że dzisiaj nasz kraj, nasza ojczyzna jest taka, jaka jest, z całym bagażem historycznych uwarunkowań i tych dobrych, i tych złych. Ale jestem oburzony i zniesmaczony. Ale jednocześnie musimy jakoś temu przeciwdziałać, owemu krytycznemu stosunku do przeszłości, także tej edukacyjnej, także nauczycielskiej, nie przez pryzmat oceny jakości pracy nauczyciela, ale tego historycznego kontekstu. Tak jakbyśmy wszyscy w tym byli zanurzani i wszyscy ponosili odpowiedzialność za wydarzenie, i to dobre, i to złe. Nie. Tysiące nauczycieli uczyło na miarę swoich sił, możliwości, kształciło jak najlepiej i im się należy szacunek. Ale oburzenie moje wynika z faktu, że ten krytycyzm, ta nagonka najczęściej pada z ust tych, którzy albo przespali te najważniejsze wydarzenia, albo próbują nam wmówić, że się urodzili w 2015 roku i od razu zostali ministrami. Także chwała nauczycielom, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i zapraszam do udziału w tej konferencji. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ponieważ mieliśmy już tutaj informację, że jest z nami świeżo wybrany członek kolegium IPN, pan Bartosz Machalica, ja myślę, że skorzystamy i pozwolimy sobie na odejście od tego programu, który państwo dostaliście, i poprosimy go jednak o zabranie głosu i powitanie na naszej konferencji. Panie Bartku, bardzo proszę. Dziękuję, Irku, dziękuję za bardzo miłe, ciepłe przyjęcie z państwa strony. Jak było moje nazwisko wyczytane w kontekście IPN-u, to też słyszałem takie głosy, że IPN jest do likwidacji, że ma być likwidacja, a tak, to jest też moje stanowisko. Ja tego stanowiska w czasie prezentacji w Senacie nie ukrywałem.
Senatorów PiS to bardzo irytowało i denerwowało. Na szczęście cała demokratyczna opozycja w Senacie zagłosowała za kandydatem, który przedstawił taki program, więc wydaje mi się, że to jest dobry znak. Ja oczywiście chciałbym IPN kontrolować, patrzeć tej instytucji na ręce. Będzie to możliwe, będzie to efektywne, jeśli będę czuł wsparcie środowiska, państwa wsparcie i o to wsparcie z tego miejsca chciałbym poprosić. Jestem do państwa dyspozycji, mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Ja będę dzisiaj uczestniczył w tym spotkaniu, w tej imprezie. Wyjdę na chwilę na posiedzenie Rady Naczelnej PPS, żeby podziękować senatorowi Wojciechowi Koniecznemu z PPS-u, ale przede wszystkim chciałbym podziękować Włodzimierzowi Czarzastemu, liderowi Lewicy, który był pomysłodawcą, mózgiem i wykonawcą tej operacji, żeby dokonać wyboru członka kolegium IPN z Lewicy. To się udało, za to dziękuję. Więc a jeśli mógłbym, to jeszcze na koniec jedna prośba do państwa. Ja reprezentuję think tank Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Część państw, z państwa na pewno jest z Warszawy. Do końca miesiąca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Warszawy. Został zgłoszony taki projekt przez działaczy lewicy, przez posłankę Żukowską, Jacka Pużuka, aby uporządkować otoczenie pomnika Daszyńskiego, żeby tam było jeszcze piękniej niż jest teraz, a także aby przy stacji metra Rondo Daszyńskiego stworzyć tablice informacyjne, pamiątkowe na temat Daszyńskiego. I bardzo proszę o tych, którzy mieszkają w Warszawie, o ten głos, żeby pamięć o Daszyńskim była żywa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Bartku. I proszę państwa, przechodzimy teraz do części zasadniczej naszej konferencji. W związku z tym chciałbym prosić o zabranie głosu i wygłoszenie pierwszego referatu pana profesora Andrzeja Ledera z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to spotkanie. Podejrzewam, czy przypuszczam, że mam zaszczyt otworzyć to spotkanie ze względu na to, że będę mówił o rewolucyjnych wydarzeniach, które ustanowiły, czy jakby stworzyły warunki do tego, żeby powstała Polska Ludowa. Opowieść o tych warunkach na pewno budzi różnego rodzaju emocje. Ta opowieść, którą ja będę proponował, na pewno budzi też kontrowersje. Wydaje mi się, że mimo tego, że pisałem o tym już 10 lat temu i książka, której marszałek Czarzasty się odwoływał, powstała mniej więcej 10 lat temu, to ona jest nadal aktualna, nie tylko w tej warstwie historycznej, ale pewnej diagnozy społecznej, która dotyczy polskiego społeczeństwa. Dzisiejsze wystąpienie nazwałem przez pytanie, kto nam zabrał tę rewolucję. Pierwszą tezą, którą przedstawiam, jest taka teza, że w Polsce w latach 1939, i podkreślam tą pierwszą datę, 1939 do 1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, w dużym stopniu narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli po prostu mieszczaństwa.
To zaś oznacza, że właśnie owa rewolucja tworzy warunki dla zachodzącej dzisiaj i myślę, że do dzisiaj, najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków. Odejścia mentalności określonej przez wieś i folwark ku umysłowości zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia. Paradoksalnie ta rewolucja pozostaje jednak nieobecna w myśleniu. To też jest teza kontrowersyjna, ale spróbuję ją krótko wyjaśnić. Jeśli mówię o nieobecności w myśleniu, to przede wszystkim mówię o dyskursach hegemonicznych, to znaczy o takich dyskursach, które określają jak gdyby narracje publiczne, tych, które wypełniają przestrzeń publiczną w czasie świąt, w czasie celebracji, które powtarza się często też w programach szkolnych i w nauczaniu, które wypełniają swoją treścią nazwy ulic, pomniki, filmy i tak dalej, i tak dalej. To o tego rodzaju myśleniu właśnie mówię, kiedy mówię, że ta rewolucja pozostaje nieobecna w myśleniu. Zapoznanie tego wydarzenia, tego przełomu w polskiej historii uniemożliwia uzyskanie samoświadomości przez klasę średnią, najsilniejszą teraz klasę społeczeństwa, nie wiedząc skąd się wzięła. Więcej, mając nieczyste sumienie w związku z zatartym wspomnieniem przemocy, której zawdzięcza swoją genezę, ta nowa, potężna siła unika jasnego określenia swojej tożsamości. Pławi się w nostalgicznych rojeniach na temat swojej pseudoszlacheckiej przeszłości, na temat dworków, hektarów, powstań, cmentarzy i innych takich, albo odlatuje ku jakimś hiperglobalnym wzorcom, czego znakomitym przykładem była zawrotna kariera, jaką w warstwie mieszczańskiej zrobiło spożywanie sushi. Dzisiaj raczej bym napisał może o humusie albo innych w takich bardziej wegetariańskich daniach czy wegańskich. Unikając jednak wzięcia kulturowej oraz ideowej odpowiedzialności za siebie i innych, adekwatnie do społecznej roli, którą odgrywa i politycznej siły, którą reprezentuje, nowe mieszczaństwo unika wejścia w życie publiczne jako świadomy siebie podmiot polityczny. Gdy zaś największa siła społeczna pozbawiona jest adekwatnej tożsamości, całe polskie społeczeństwo gubi w niedzisiejszych i niegdysiejszych wyobrażeniach na swój temat, nie mogąc odpowiedzieć sobie na najprostsze pytania, kim jesteśmy i kim chcemy być dzisiaj, tu i teraz oraz jutro. Rewolucja oznacza nie tylko zmianę systemu politycznego i grup sprawujących władzę. Dla tego typu przemian wystarczyłoby określenie przewrót, tak jak przewrót majowy na przykład, ale także gwałtowne i fundamentalne przeoranie substancji społecznej, zmianę hierarchii ekonomicznych i kulturowych, masowe przełamanie dotychczasowych stosunków własności. Możliwe zazwyczaj przez zastosowanie przemocy na wielką skalę. I właśnie taka rewolucja odbyła się w Polsce pomiędzy 1939 a 1956 rokiem. Skutkiem rewolucji jest zwykle wyzwolenie potężnej i brutalnej dynamiki w nowym, amorficznym społeczeństwie. I to również się stało od właściwie tego okresu do dzisiaj. Rewolucje, zrywając z dawnym porządkiem kulturowym, tworzą swoje własne, nowe przestrzenie symboliczne, nowe mitologie, które amorficznej energii nadają jakiś kształt. Tego jednak w Polsce współczesnej nie ma. Początkiem rewolucji było najechanie Polski przez Niemcy hitlerowskie. To właśnie określiło jej niezwykle ważny moment. Polskie społeczeństwo nie było jej aktywnym podmiotem. Co wcale nie znaczy, że ogromne jego odłamy nie pragnęły tego, co się dokonało. Pragnęły i to bardzo. Owo pragnienie zrealizowane zostało jednak w dużym stopniu, choć nie tylko, przez innych. Bez tego, żeby najbardziej podmiotowe części narodu utożsamiły się z decyzjami, działaniem i odpowiedzialnością za to, co się stało. To też wiem już po tych 10 latach dyskusji, że jest teza dość kontrowersyjna. Szczególnie środowiska lewicy starają się podkreślać udział ówczesnej całej dużej części społeczeństwa w tych rewolucyjnych przemianach, ale z perspektywy ówczesnego jakby podziału społecznego i władzy politycznej w kraju
było tak, że w dużym stopniu te rewolucyjne zmiany dokonały się z udziałem dużej części społeczeństwa, ale wbrew dotychczasowej politycznej władzy czy dominacji, a nawet kulturowej władzy i dominacji w społeczeństwie. W efekcie rewolucja doświadczona została przez polskie społeczeństwo niczym koszmarny sen. Sen, w którym spełniają się najskrytsze i najokropniejsze marzenia i lęki. Sen jednak, w którym owo spełnienie marzeń i lęków doświadczane jest pasywnie, bez podmiotowego udziału, jakby wszystko zdarzało się samo. To nie ja podpisałem wyrok, to nie moje oczy widziały śmierć, to nie moje usta wypowiadały przekleństwa, to i nie ja wszedłem do cudzego domu. To się jakoś stało samo. Owo odpodmiotowienie zaczęło się już w 1939 roku, bowiem wrześniowa klęska była absolutna, tak w wymiarze faktycznym, jak symbolicznym. W przeważającej mierze określił to charakter najeźdźców, w jakimś stopniu sposób zachowania polskich elit. Ani Niemcy, ani Rosjanie nie podpisali z polskim rządem żadnego aktu kapitulacji, który byłby uznaniem resztek podmiotowości dawnego polskiego państwa. Co więcej, ani jedni, ani drudzy nie zamierzali respektować dawnych hierarchii i porządków określających polską rzeczywistość. Obaj okupanci zaczęli natychmiast realizować działania o charakterze rewolucyjnym, które nieodwracalnie zmieniały oblicze polskiego społeczeństwa, przede wszystkim niszcząc nosicieli porządku symbolicznego. Aresztowanie profesorów J. przez hitlerowców już w listopadzie 1939, czy masowe wywózki ze Lwowa prowadzone przez NKWD, to tylko pojedyncze przykłady. Ucieczka polskiego rządu przez Zaleszczyki pozostawiła dotkliwą lukę w społecznym doświadczeniu wspólnej podmiotowości. Ogromnie wielu ludzi poczuło się porzuconych przez tych, którzy mieli gwarantować sens i porządek ich życia. W wymiarze ekonomicznym i społecznym kluczowym aktem rewolucji przeprowadzonej w Polsce przez hitlerowskie Niemcy, mówię o tej części rewolucyjnych zmian, które przeprowadziły hitlerowskie Niemcy i to też jest teza kontrowersyjna, że Niemcy przeprowadzili w Polsce rewolucję. Otóż kluczowym elementem była zagłada Żydów. Uświadomienie sobie tego nie jest łatwe, bowiem dzisiejsza nieobecność Żydów w Polsce utrudnia wyobrażenie sobie ich masowej obecności w czasach poprzedzających zagładę. Niby wszyscy wiedzą, że było ich 3 miliony, 10% ówczesnego społeczeństwa, że miasteczka, że handel, że wielkie dzielnice żydowskie Warszawy i Łodzi. Ale wyobrażenie sobie skomplikowanych i trudnych konsekwencji tego stanu rzeczy jest już poza współczesnym doświadczeniem, które łatwo chroni się za antysemickimi, częściej lub filosemickimi, rzadziej stereotypami. Co więcej, o zagładzie i jej realnych konsekwencjach bardzo trudno mówić. Ci, którzy Żydów nie lubią, nie chcą o niej mówić, bo uważają, że i tak za dużo uwagi się jej poświęca. Ci, którzy nad zamordowanym narodem żydowskim rozpaczają, mówią o zagładzie w duchu uświęcenia. Ani pierwsze, ani drugie nie pozwala na analizę społecznych konsekwencji tego wydarzenia. Żeby w jakimś stopniu uchwycić straszny, ale jednak rewolucyjny efekt zagłady, trzeba jeszcze raz wyobrazić sobie to, że w centralnej, wschodniej i południowej Polsce, w większości miast i miasteczek, Żydzi stanowili ponad połowę ludności. Mówię tutaj, że tak powiem, ostrożnie, bo często to było 80-90%. Co więcej, od wieku będąc żywiołem par excellence miejskim, swoją aktywnością ekonomiczną obejmowali ogromny obszar małej i wielkiej gospodarki polskiego społeczeństwa, nad czym, jak wiemy, w myślach nowoczesnego Polaka ubolewał Roman Dmowski. Jedną z niesłychanie trudnych konsekwencji tego stanu rzeczy było to, że owo autentyczne mieszczaństwo nie miało w polskim społeczeństwie legitymizacji symbolicznej, a za co za tym idzie silnej pozycji politycznej. Co więcej, wcale samo o nią nie zabiegało. Książka Dmowskiego jest znakomitym, zresztą wcale nie najbardziej skrajnym przykładem tego, jak potencjał owej żydowskiej klasy średniej był dezawuowany. Zresztą zapewne nie mogło być inaczej, w swej masie Żydzi wcale nie byli z Polską silnie związani, a już na pewno nie czuli się polskim podmiotem politycznym. Konsekwencją owego zdezawuowania najbardziej aktywnej ekonomicznej i najbardziej mieszczańskiej grupy społecznej było jednak to, że tożsamość polska pozostawała zakorzeniona w agrarnej, włościańsko-folwarcznej poetyce. Tylko ten typ polskości miał prawo się legitymizować politycznie. Socjaliści, politycznie obecni tam, gdzie był przemysł, a kulturowo również na salonach,
Choć ogromnie antagonistyczni wobec konserwatywno-narodowej retoryki politycznej, paradoksalnie również nie wzmacniali tożsamości miejskiej, bowiem także pozostawali niesłychanie krytyczni wobec żywiołu burżuazyjnego. Ostatecznie przy 60% ludności żyjącej, często w ogromnej nędzy na wsi, ludności społecznie edukowanej głównie przez Kościół katolicki, a także przy trwającej dominacji grup inteligencko-urzędniczo-wojskowych wywodzących się ze szlacheckiego dworu i ściśle z nim związanych, nie było szans na zmianę. Wymordowanie Żydów w głównej mierze, choć nie tylko przez hitlerowców, pozostawiło nagle ogromną lukę w społecznej i ekonomicznej tkance społeczeństwa polskiego. Lukę, która szybko się wypełniała. Przede wszystkim na ich majątku dokonało się ogromne uwłaszczenie. Jeśli w setkach miasteczek 60 mniej więcej procent domów zamieszkanych było przez Żydów, to po ich zabiciu te domy zamieszkane mogły być przez nowych właścicieli. Podobnie z tych domów zawartością przysłowiowe już poduszki, pierzyny, zastawy, ubrania itd. To, co najbardziej łakome zabrane zostało przez Niemców, jednak co zostało i tak było dużo. To już nawet powiedział, nie jest kwestia historii, czy tylko logiki. Fakty te są ostatnio rozpoznawane i opisywane i są przedmiotem jakichś strasznych kontrowersji, których mój instytut skądinąd padł ofiarą ostatnio. Ważna tu jest skala zjawiska. Dotyczyło to setek tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Przed wojną było w Polsce 3 miliony bezrolnych, a więc praktycznie bezdomnych chłopów. Co najmniej część z nich mogła teraz znaleźć miejsce dla siebie. Taka zmiana w obszarze stosunków własności to zmiana rewolucyjna. Być może jednak z punktu widzenia owej rewolucyjnej zmiany istotniejsze było to, że etniczni Polacy weszli w tkance ekonomicznej w miejsce dawniej zajmowane przez Żydów. Jeśli Żyd miał warsztat, mógł go przejąć Polak. Jeśli miał hurtownię albo gorzelnię albo tartak, jego zamówienia i klientów w naturalny sposób przejmowali Polacy. Jakby to przykro nie brzmiało, w całej wschodniej, południowej, centralnej Polsce zniknięcie mieszczaństwa żydowskiego otworzyło drogę dla formowania się nowej klasy średniej, polskiej w sensie etnicznym. Dodam przy tym, że w użyciu określeń etnicznych nie chodzi o to, żeby podzielać narodowościowe obsesje Romana Dmowskiego, nawet Arbu. W nowoczesnym społeczeństwie mieszczaństwo żydowskie, tak jak każde inne, mogłoby być fragmentem zbiorowej podmiotowości kulturowej i politycznej. Ale polskie społeczeństwo przed rewolucją 39-56 nie było nowoczesne. Żyło w czymś, co historycy francuskiej szkoły Annale nazywają, moim zdaniem bardzo trafnie, przedłużonym średniowieczem. Ani polskie imaginarium nie stwarzało dla Żydów takiego miejsca, by mogli stać się podmiotem politycznym i kulturowym, ani Żydzi w swoim własnym wyobrażeniu na swój temat do niego nie aspirowali. Nieliczni, choć często wpływowi socjaliści i liberałowie, którzy tego rodzaju postulaty udziału środowisk żydowskich w życiu politycznym czy kulturowym formułowali, w skali masowej nie mogli tego zmienić. Ta geneza polskiej małomiasteczkowej klasy średniej kładzie się cieniem na jej dzisiejszą samoświadomość i poczucie tożsamości. Z czysto logicznej, a nie tylko historycznej analizy wynika bowiem, że choć wielu jest takich, których dziadkowie sami bez pożyczania żydowskiego majątku zakładali swoje warsztaty i składy, bardzo wielu weszło do tych opuszczonych przez dawnych właścicieli. Zagazowanych, rozstrzelanych albo po prostu zarąbanych siekierą w niedalekim zagajniku. Oczywiście owa genealogia rzadko jest wypowiadana, dlatego ten ogromny fragment polskiej rewolucji pozostaje zapomniany, zaprzeczony i przemilczany. Niepamięci pomocną dłoń podał dalszy przebieg zdarzeń. Problem genezy własności odszedł w cień, bowiem wchodząca do Polski Armia Radziecka i towarzyszący jej polscy komuniści natychmiast poddali w wątpliwość wszelką własność. I tę świeżą nabytą, i tę odziedziczoną po przodkach. Nie tak natychmiast, bo oczywiście w manifestie PKWN to inaczej było formułowane i w innych takich programowych aktach, ale stopniowo to się dokonywało. Nawała jąca ze wschodu łączyła w sobie rewolucyjny ferwor z siłą rosyjskiego imperializmu, odrodzonego przez Stalina. Oba te motywy popychały do tego, żeby polską strukturę społeczną przeorać, żeby zniszczyć jej porządek symboliczny. Co mam na myśli, kiedy mówię o porządku symbolicznym?
Każde społeczeństwo zorganizowane jest wokół zespołu symboli i wyobrażeń. Mają one swoich rzeczywistych nosicieli, osoby je uosabiające, reprezentujące państwo, wiarę, tradycje, instytucje i wszystko z nimi związane. Mają funkcjonariuszy tego porządku i wreszcie najszerszą grupę tych, którzy swoją codzienną praktyką nadają owemu imaginarium sens. Nowe, osadzone przez Stalina władze polskie postanowiły realnie zniszczyć pierwszą i drugą grupę, zaś trzecią całkowicie pozbawić dotychczasowej orientacji w świecie. I co paradoksalne, to znaczy może jeszcze powiem, że kroki, które do tego prowadziły, są powszechnie znane. Katyń, pozostawienie Powstania Warszawskiego swojemu własnemu losowi, wyłapanie i często wywiezienie elit politycznych dawnej Polski, a także ludzi dawnego podziemia, zniszczenie PSL, wchłonięcie i zniszczenie PPS. Ja bym do tej listy dodał coś mniej oczywistego, wymordowanie już w 1937 roku ludzi KPP. I paradoksalne jest to, że stosunkowo najmniej brutalnie nowa władza obeszła się z Kościołem, choć próbowała wyprzeć go ze sfery symbolicznej, a jego hierarchię zastraszyć. Oczywiście towarzyszyły temu naprawdę rewolucyjne działania w sferze własności. Już wyrwanie setek tysięcy ludzi z ich rodzinnego wschodu i przerzucenie na poniemiecki zachód burzyło dotychczasowy porządek. Jednak w społeczeństwie, którego charakter przez wieki określała relacja dworu z poddanymi chłopami i w którym prawie 70% to byli mieszkańcy wsi, no po prostu chłopi, to reforma rolna i pozbawienie dziedziców ich przewagi wynikającej z głęboko uwewnętrznionych wyobrażeń na temat społecznej hierarchii stanowiły fundamentalny przewrót. W przestrzeń tak wykreowaną weszły znowu miliony ludzi, którzy w ten sposób zaczęli proces tworzenia zupełnie nowej mentalności. Proces, zaznaczmy, niezakończony do dzisiaj. Mówimy tu nie tylko o przestrzeni ekonomicznej, czyli o tych hektarach, które w ramach reformy rolnej chłopi przejęli. Mówimy o zmianach w przestrzeni instytucjonalnej i ponownie symbolicznej. Pozycja dawnych elit już po wojnie z Niemcami była bardzo osłabiona. Co więcej, odebranie Polsce terenów wschodnich, stanowiących często matecznik tych, którzy mieli historię w cudzysłów, i przesiedlenie ich do centralnej Polski, a także na ziemie zdobyte na Niemcach, pogłębiało ich delegitymizację jako strażników tożsamości. Do tego doszła brutalna i bezpośrednia walka z nimi za pomocą środków politycznych, prawnych, ekonomicznych, za pomocą siły i symboli. Złamanie wielowiekowej, głęboko zakorzenionej dominacji elit szlacheckiego pochodzenia, które dokonało się w Polsce lat 40. obok zagłady, będzie najbardziej przełomowym momentem polskiej rewolucji. Było ono efektem tak fizycznych wypędzeń i wywłaszczeń, jak prawnego i symbolicznego pognębienia i upokorzenia. Często bezwzględne wobec poszczególnych ludzi unicestwiało jednak potężną strukturę wyobrażeń rządzących wszystkimi warstwami polskiego społeczeństwa. Wyobrażeń, które przez wieki kształtowały w Polsce stosunki społeczne. I powiedziałbym, to była jedno z najbardziej skutecznych działań czy elementów tej rewolucji, bo faktem jest, że nawet w dzisiejszej Polsce próba jakiegokolwiek przywrócenia hierarchii, no właśnie o charakterze feudalnym, na razie kompletnie się nie udaje. Nic takiego się nie zdarza, choć nie powiem, jest wielu takich, którzy by o tym marzyli. Paradoksalne jest to, że w tym kluczowym obszarze, zbliżam się już do końca stopniowo, rewolucji, polskie społeczeństwo ponownie było stosunkowo mało podmiotowe. Wśród wydziedziczonych przede wszystkim chłopskich grup na pewno istniał potencjał buntu, gdzieś głęboko tliły się marzenia o nim. Więc gdy władza polityczna na to pozwalała, a lepiej jeszcze zachęcała, często zdarzały się, znaczy właśnie nie często zdarzały, ale zdarzały się momenty buntu, zaczynając od rabacji czy postawy chłopów wobec powstań, bo to też jest forma buntu, po wielkie strajki chłopskie w 1937 roku. Jednak ten potencjał w latach 40. był uśpiony, większość ludzi zmęczona okupacją i zastraszona. Rewolucja realizowana była przez władzę przyniesioną na rosyjskich czołgach i była przeżywana też jako coś przychodzącego z zewnątrz. A jednak pojawiła się partycypacja, która pozwoliła zrealizować marzenia, przede wszystkim głód ziemi, ale
do jakiegoś stopnia bezpodmiotowego, politycznego utożsamienia z tym działaniem. Identyfikacji, która byłaby uwarunkowana przez pozytywną wizję przyszłości, świadomie ukształtowany zespół marzeń, celów i ideałów. Władza ludowa starała się taką legitymizację stworzyć i przekonać jak największą część społeczeństwa, że przynosi wyrównanie dziejowych krzywd. Byli ludzie, którzy w to autentycznie wierzyli. Dla wielu było to dobre uzasadnienie dla osobistego awansu. Która z tych postaw decyduje o dzisiejszych postawach w obrębie klasy średniej, to jest sprawa dyskusji. Czy industrializacja decydowała o stworzeniu podstaw dzisiejszego kapitalizmu przemysłowego w Polsce? Można wątpić. Natomiast na pewno miała fundamentalne znaczenie dla urbanizacji, to znaczy przeniesienie ogromnej części ówczesnej, czy dużej części ówczesnej wiejskiej ludności do miast spowodowało, że na początku lat 90. tutaj przeskakuje, już nie 2/3, a tylko mniej niż połowa Polaków mieszkała na wsi. Podsumowując, konsekwencją dwóch kluczowych momentów polskiej rewolucji, wymordowania w czasie niemieckiej okupacji żydowskiego mieszczaństwa i zniszczenia przez stalinowski komunizm dominującej pozycji urzędniczych, wojskowych i intelektualnych elit o szlacheckiej genezie, było wytworzenie się ogromnej przestrzeni awansu, gwałtownie zajmowanej przez tych, którzy gotowi byli zaakceptować radziecką dominację polityczną. Podobnie jak zajmowanie pożydowskiej przestrzeni społecznej, wejście w obszar opuszczony przez przedwojenne elity najwyższego i średniego szczebla miało charakter masowy, mobilizujący energię ogromnych grup. Ci ludzie, a właściwie ich dzieci i wnuki, tworzą dzisiaj kościec struktury społecznej. Próba odwrócenia tego historycznego ruchu tkwiła i tkwi u podstaw politycznego zamysłu Jarosława Kaczyńskiego. Tak rozumiem hasło o wymianie elit. Uznał, skądinąd trafnie, że w Polsce lat 40. i 50. dokonała się rewolucja, której rezultaty społeczne nie zostały przekreślone przez zmianę ustrojową 89. roku. Co więcej, uznał, znowu trafnie, że owa zmiana ustrojowa, która pozwoliła elitom ukształtowanym w porewolucyjnej PRL stać się burżua, mieszczaństwem, wręcz dopełniła tę rewolucję. Założył więc, że poprzez eliminację dużych odłamów owych elit da się wrócić do architektury społecznej II Rzeczpospolitej. I tu się myli całkowicie. Nie można wrócić do czegoś, czego już nie ma. Jak parokrotnie już sprawdzono w historii, a najlepszym nauczycielem tego jest Joseph de Maistre, znany skrajny konserwatysta francuski walczący słowem z rewolucją francuską. Późna kontrrewolucja jest w istocie kolejną rewolucją. Jest zemstą na tych, którzy na rewolucji skorzystali i stworzeniem miejsca dla kolejnej generacji hunwejbinów. I właśnie to, tego doświadczamy, również edukacji, gdzie Przemysław Czarnek próbuje całkowicie zmienić charakter szkoły polskiej. Jakoś tak o tym mówię, bo utożsamiam się z nauczycielami i też czuję się nauczycielem. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panie Profesorze. Proszę Państwa, ze względów, powiedziałbym, czasowo-organizacyjnych nie będziemy komentować ani się odnosić. Realizujemy program. Jest w nim pewna zmiana, którą wprowadził Komitet Organizacyjny, czyli ja, po wydrukowaniu zaproszeń. Otóż wszyscy Państwo otrzymali tekst referatu Wieśka Żółtkowskiego. Byt, co prawda Marx pisał społeczny, kształtuje świadomość społeczną, ale bardzo dobry materiał o gospodarce Polski Ludowej i prośba, żeby Wiesiek wygłosił zagajenie pięciominutowe do tego materiału. Wiesiu, gdzie jesteś? Proszę cię bardzo. Wiesław Żółtkowski. Cieszę się, że mogę mówić do ludzi z mojego pokolenia, którzy nie tylko czytają o przeszłości, ale ją przeżyli i w związku z tym trochę inaczej
ją rozumieją niż no nie tak jak zdarzenia z okresu Mieszka I, tylko jak zdarzenia z okresu, gdy się miało lat 15, 30 czy 50. Ja napisałem tekst, w którym odwołuję się do źródeł precyzyjnie wskazanych, które potwierdzają różne dane. Natomiast równocześnie w tym tekście no, mam takie poczucie, że piszę o czymś, co obserwowałem w swoim życiu. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, jak wyglądała gospodarka Polski Ludowej, to trzeba spojrzeć na to z dwóch takich podstawowych punktów widzenia. Po pierwsze, to jest to, jaki poziom gospodarczy odziedziczyliśmy po wojnie i po II Rzeczpospolitej oraz to, jaki był program budowy ustroju socjalistycznego wzorowany na doświadczeniach radzieckich. I to były te przesłanki, które miały wpływ na kształt gospodarki no, w całym okresie po 1945 roku. Polska po 1945 roku zastaliśmy kraj bardzo zrujnowany oraz bardzo taki opóźniony gospodarczo. Polska była krajem rolniczym, w którym właściwie poziom gospodarki z okresu rozbiorów został w Polsce odbudowany na naszych ziemiach dopiero w 1938 roku. Byliśmy krajem nieprzemysłowym, a rewolucja przemysłowa, która się odbywała już w XIX wieku, wprowadziła właściwie zdobycze nauki, techniki, które pozwoliły na masową produkcję towarów i której symbolem no, była produkcja takich towarów jak stal, węgiel, cement, energia elektryczna, transport kolejowy, transport morski. To oczywiście ja w referacie podaję precyzyjne dane dotyczące tego, jaki były wielkość tych produkcji w Polsce przedwojennej i jak szybko odbudowywaliśmy to zapóźnienie ponad 50-letnie w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Ale ta pogoń za rozwojem odbywała się na zasadzie dogonienia, czyli na zasadzie ilościowego zwiększania tych rozwiązań, które wcześniej już były znane i które w skali masowej występowały w Europie Zachodniej, a które w Polsce no, były po prostu wcześniej nieznane albo funkcjonowały w sposób szczątkowy. Większość ludzi mieszkała na wsi, a na wsi była gospodarka o charakterze naturalnym i w związku z tym odbudowa po wojnie, bo właściwie mówi się odbudowa, ale potem uprzemysłowienie po wojnie polegało na tym, że wyprowadzono ludzi ze wsi do miasta, do przemysłu i w ten sposób dokonało się to w sytuacji, w której Polska nie miała zasobów zewnętrznego finansowania. Nawet nie mieliśmy pewności co do granicy zachodniej do lat 70. Była wobec naszego kraju stosowane różnego rodzaju sankcje i bariery. I w tej sytuacji cały ten proces odbywał się przy pomocy wewnętrznych zasobów. No, finansowała w dużej części wieś, najpierw poprzez obowiązkowe dostawy po niskich cenach produktów rolnych, no a potem poprzez, jak już odbudowano odpowiedni poziom przemysłu, no to wtedy już stosowano zasadę, przepraszam, chodzi mi o to, że stosowano zasadę taniej żywności najpierw poprzez dostawy, a potem poprzez dotacje do gospodarki rolnej. Natomiast utrzymywano sztuczne ceny po to, żeby zapewnić konsumpcję na pewnym niewysokim poziomie, ale taką, która pozwoliła na gromadzenie środków na prowadzenie inwestycji, której celem podstawowym i realizowanym w sposób taki za wszelką cenę był rozwój przemysłu.
Ten rozwój przemysłu pochłaniał czasem ponad 40% środków dostępnych w Skarbie Państwa. Ten przemysł był skierowany głównie na branże takie techniczne, takie jak przemysł ciężki, czyli hutnictwo, wydobycie węgla, przemysł maszynowy oraz przemysł chemiczny, w sensie głównie tutaj przemysłów, które produkowały nawozy dla rolnictwa. No i tanie środki produkcji dla rolnictwa, głównie zresztą dla uspołecznionego. Po odbudowie kraju zakończono gdzieś to w rozmiarze produkcji, zakończono do 1949 roku, chociaż odbudowa miast i infrastruktury trwała jeszcze do lat 70. Natomiast w 1949 roku uchwalono plan sześcioletni, który zakładał zrównoważony rozwój, ale wojna w Korei spowodowała, że ówczesny hegemon Związek Radziecki nakazał nam się zbroić, dostarczył technologię, a my produkowaliśmy broń. I to powodowało, że ten plan został zwichnięty na rzecz inwestycji kosztem konsumpcji. No, ostatnie produkty tych zbrojeń zostały wysłane na Ukrainę. Nawiasem mówiąc, jeżeli historia ma uczyć, to dzisiaj znów jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie się zbroimy. Tyle tylko, że nie produkujemy, natomiast kupujemy za kredyt. Wybudowane wtedy zakłady można było sprywatyzować. To, co robiono po roku 90. Kredytów nie sprywatyzujemy, tylko będziemy musieli spłacać. W związku z tym każdy, kto ma jakieś pojęcie o gospodarce, wie, co nas czeka za jakiś niedługi czas. I teraz chciałem jeszcze powiedzieć, że nie można, że w Polsce w okresie realizacji uprzemysłowienia zbudowano 1600 nowych zakładów pracy, takich, które zatrudniały powyżej 100 osób, a jeżeli doda się jeszcze zakłady, które zostały rozwinięte, rozbudowane i unowocześnione, no to było tam około 6,5 tysiąca zakładów, które były finałem, jeżeli chodzi o wejście o zakończenie, o rok 89. Równocześnie największy taki okres uprzemysłowienia był w latach 70., no, gdy wybudowano ponad 600 nowych zakładów pracy, w tym dużo zakładów o charakterze nowoczesnym, nowoczesnej produkcji, z tym, że były to zakłady budowane na licencjach zagranicznych, finansowane kredytem z zewnątrz uzyskiwanym. Zakłady te nie do końca spełniły swoją rolę, dlatego że założenie, iż produkcja będzie spłacać kredyty zaciągnięte na wybudowanie tych zakładów, się nie do końca sprawdziła. Licencje nie zawsze były trafione, wdrożenia opóźnione. No i wystąpił jeszcze czynnik finansowy polegający na tym, że po kryzysie 1973 roku związanego z naftą w krajach arabskich pojawiły się pewne procesy na rynkach finansowych, które tutaj nie będę omawiał, które spowodowały, że wzrosły ceny kredytów i o ile zaciągaliśmy kredyty na 4%, no to potem te kredyty musieliśmy spłacać przy oprocentowaniu powyżej 15%. No i w ten sposób w 80 roku jeszcze udało się spłacić tam ponad 8 miliardów kredytów i zaciągnąć i spłacić import w cenie około tam 9 miliardów, no ale w 81 już nie można było tego zrobić, no i w związku z tym nastąpiło brak zdolności płatniczych kraju, a równocześnie zmieniło się ze względu na konflikty wewnętrzne, powstanie Solidarności, stan wojenny, zmieniło się postrzeganie ryzyka Polski przez międzynarodowe konsorcja finansowe i w związku z tym to postawiło Polskę w sytuacji niewypłacalności. No co, do czego można było wrócić dopiero po zmianach ustrojowych po roku 90, gdy rozwiązywano ten problem zadłużenia, no ale także gdy przystąpiono do sprzedaży majątku wyprodukowanego czy utworzonego w czasach PRL-u, no który to majątek niestety przeznaczono na konsumpcję, a nie na restrukturyzację gospodarki.
w książkach, które tam tworzyliśmy razem z moim udziałem, z profesorem Karpińskim i innymi, wskazujemy nie na to, nie na to, że prywatyzacja w ogóle była zła, no tylko, że przeprowadzona była w sposób fatalny i że po prostu przejedliśmy te pieniądze, a nie inwestowaliśmy ich dla poprawienia tych obszarów gospodarki, które wymagały restrukturyzacji. I jeszcze jedna uwaga. Otóż modne jest mówienie o tym, że w Polsce w historii następowały różnego rodzaju modernizacje. No i jeżeli modernizacja polega na tym, że następuje silny rozwój, unowocześnienie i produkcji, no to wtedy można powiedzieć, że tak nie sięgając do dalekiej historii, że taki okres modernizacji to było Królestwo Kongresowe, które przed powstaniem listopadowym, gdy Polska się rozwijała, te ziemie się rozwijały energicznie. Były to ostatnie dekady przed I wojną światową. No na pewno modernizacją gospodarczą nie była druga RP, która miała zasługi w sensie odbudowania spójnego państwa oraz stworzenia pewnej wspólnoty narodu, który gdyby dłużej trwały rozbiory, to już by się prawdopodobnie nie poskładał. Natomiast nie były to osiągnięcia gospodarcze. Modernizacja gospodarcza nastąpiła w PRL-u, w okresie, gdy właśnie zbudowaliśmy od podstaw uprzemysłowiony kraj i zurbanizowany kraj. Teraz modernizacja znów dzisiaj występuje po naszej przystąpieniu do Unii Europejskiej, gdy mamy otwarty rynek i mamy także finansowanie i współpracę gospodarczą otwartą na ogromnym rynku. I stąd wniosek jest trochę taki, płynie jeszcze na zakończenie, że Polsce służy otwartość, a nie zamknięcie się. Rozwijaliśmy się wtedy, gdy mieliśmy rynek albo taki na wschodzie do Murmańska i do Władywostoku, albo teraz na zachodzie do Lizbony. Natomiast fatalny jest układ, gdy jesteśmy tacy zamknięci tylko w granicach swojego państwa i niechętnie czy wrogo ustawieni do całego otoczenia. To jest taka przesłanka, która jest nauką z historii gospodarczej. Zachęcam do przeczytania tekstu. Tam jest wiele bardzo konkretnych liczb i rozwiniętych myśli, o których tutaj tak tylko po prostu krótko opowiedziałem, zdyscyplinowany przez Krzyśka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za ten krótki komunikat naukowy i prezentację swojego niezwykle interesującego rezultatu. I po krótkiej interwencji Komitetu Organizacyjnego wracamy do naszego programu i tam jako kolejną referentkę mamy panią dr Magdę Szczęśniak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor jest dwukrotną stypendostką Fundacji Fulbrighta, również laureatką Nagrody Naukowej Polityki i wygłosi referat pod tytułem... Tak, myślę, że to zasłużone brawa. I wygłosi referat pod tytułem Poruszeni, awans i emocje w socjalistycznej Polsce. I to jest nie tylko tytuł referatu, ale z tego co wiem, tytuł książki, która jest w przygotowaniu w wydawnictwie Kultury Politycznej. Także z miłą chęcią posłuchamy krytyki politycznej, z miłą chęcią posłuchamy szczegółów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i dziękuję za to, że nie musiałam tutaj... silić się na autoreklamę, tylko książka już została zapowiedziana, tak? Ona ukaże się w sierpniu właśnie w Krytyce Politycznej. I chciałabym dzisiaj opowiedzieć troszkę o podstawowych założeniach moich badań. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja je troszkę zrozumiałam właśnie jako takie zaproszenie do próby przemyślenia tego, w jaki sposób opowiada się o historii PRL, o historii socjalizmu. Tu marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił o tym, że ta historia, zwłaszcza po 1989 roku, no właśnie nie była zasadniczo opowiadana, a już na pewno lewica nie brała udziału w takim aktywnym tworzeniu tych historii. Wydaje mi się, że lewica różnych pokoleń szuka swoich opowieści, opowieści aktualnych i historycznych. I wydaje mi się, że powinny to być takie opowieści, które dotyczą tych dużych procesów, takich, o których opowiadali prelegenci przede mną, ale równocześnie są jakoś opowieściami
które dotyczą jednostek, są opowieściami właśnie poruszającymi, takich, w których ludzie mogą rozpoznać swoje doświadczenia, doświadczenia swoich rodzin również. I tutaj jako dydaktyczka na Uniwersytecie Warszawskim mogę powiedzieć, że wiedza o okresie socjalizmu, okresie PRL, z którą studenci, studentki, osoby studiujące przychodzą na studia, jest niezwykle, powiedziałabym, uproszczoną wizją. I ona zasadniczo sprowadza się niestety właśnie do takiego paradygmatu antykomunistycznego. Równocześnie ja w moich studentach i studentkach widzę bardzo duże zainteresowanie tym okresem. Więc też jakoś czytam to jako taki potencjał do tego, żeby to zainteresowanie zagospodarować. W książce Poruszeni, awans i emocje w socjalistycznej Polsce zajmuję się właśnie takimi opowieściami, czyli tym, w jaki sposób te duże, ważne procesy społeczne przekładały się na indywidualne życia osób i na ich emocje. Te opowieści są ambiwalentne, nie są łatwe, ale są niezwykle ważne i wierzę w to, że ich odtworzenie może się przyczynić do takiej wyższej społecznej refleksyjności o tym okresie, ale też do zrozumienia pewnych podziałów i konfliktów społecznych, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. I najpierw chciałabym troszkę opowiedzieć o samym awansie społecznym, tak pokrótce, bo wiem, że też na pewno Państwo bardzo dużo o tym wiedzą. Ale tak w takim punkcie wyjścia w ogóle, czym był awans społeczny, czy jakby jak rozumiano awans społeczny. Po 1945 roku struktura klasowa uległa radykalnemu przeobrażeniu w wyniku intensyfikacji procesów mobilności społecznej oraz przekształcania dotychczas istniejących tożsamości i hierarchii klasowych. Awans społeczny mas chłopskich i robotniczych był fundamentalną obietnicą składaną obywatelom przez rodzące się po wojnie państwo i legł podstaw jego społecznej legitymizacji. Migrowanie na tereny rozwijające się lub zurbanizowane, zdobywanie oferowanej przez państwo edukacji, podnoszenie statusu ekonomicznego, przyuczanie się do nowych zawodów, modernizowanie gospodarstw, zawieranie znajomości z osobami spoza kręgu pochodzenia. Po 1945 roku wszystkie te procesy stały się udziałem milionów Polaków z klas ludowych. Oczywiście obietnica uniwersalnego awansu społecznego, który można było rozumieć jako taką całościową likwidację hierarchii klasowych, nie została spełniona. Jednak życia i tożsamości klasowe milionów Polaków w okresie powojennym uległy gruntownej przemianie. Historycy szacują, że awans społeczny objął od 1/4 do 1/3 powojennej populacji, chociaż oczywiście te szacunki są bardzo trudne, prawda? Dlatego, że właśnie nie do końca wiadomo, jak sam ten awans opisać, to znaczy w którym momencie na przykład awans się zostaje zrealizowany. Jak awans wyglądał? Procesy mobilności społecznej były w powojennej Polsce inicjowane odgórnie, a państwo socjalistyczne od początku występowało w roli dobroczyńcy. Budowało fabryki, organizowało miejsca pracy i kursy przygotowawcze, rozszerzało sieć szkół ponadpodstawowych, elektryfikowało i radiofonizowało obszary wiejskie, redystrybuowało ziemię pozyskaną w reformie rolnej. Awans klas ludowych miał prowadzić oczywiście do legitymizacji nowej władzy, zbudować bazę społecznego poparcia dla systemu. Drogi awansu prowadziły często do państwowych instytucji, znacjonalizowanego przemysłu, instytucji naukowych, a także aparatu partyjnego i wojska. Awans klasowy miał wiązać osoby pochodzące z klas ludowych z nowym państwem. Klasom ludowym socjalizm obiecywał również awans powszechny. Podczas gdy w systemie kapitalistycznym, którego modelowym przykładem już wtedy były Stany Zjednoczone, awans funkcjonuje zasadniczo jako proces jednostkowy, nawet jeśli istnieją takie okresy historyczne, w których realizuje go wiele osób, to podstawową ideą socjalizmu było stworzenie warunków pozwalających na mobilność społeczną mas. Awans nie może być więc, jak w popularnej narracji od pucybuta do milionera, wynikiem wysiłku wyjątkowej, samowystarczalnej jednostki. Chciano uczynić go regułą, zbiorowym i ogólnie dostępnym procesem. Poza powszechnością awansu ważną cechą wskazywaną przez socjalistycznych ideologów była jego dwojako rozumiana kolektywność. Robotnicy i chłopi mieli w socjalizmie awansować jako klasa. Obiecywano, że wykwalifikowana praca fizyczna będzie lepiej opłacana, zyska bardziej twórczy charakter i społeczne poważanie.
I to jest szczególnie istotne z takiej, można było powiedzieć, perspektywy kulturoznawczej, historyczno-kulturowej, prawda? To znaczy w socjalizmie starano się stworzyć nową wizję awansu społecznego, innego niż w systemie kapitalistycznym, który był bardzo ważnym punktem odniesienia oczywiście po wojnie, w której też jakby częścią tego awansu było porzucanie środowiska pochodzenia, prawda, przez jednostkę awansującą. Tutaj myślano o awansie jako o takim projekcie, właśnie, który miał dotyczyć jednostek oczywiście, ale również całych grup społecznych, całych klas. Jak przebiegały ścieżki awansu w systemie socjalistycznym, te najbardziej popularne? I tutaj na wstępie trzeba powiedzieć, że oczywiście były to procesy bardzo zróżnicowane, prawda? To znaczy z jednej strony ta kategoria awansu społecznego, ona często pojawia się jako takie hasło kojarzone z PRL. W rzeczywistości oczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi awansami, o różnym zakresie, różnym tempie i dojdę do tego pod koniec referatu, też wyzwalającym różne emocje. Na przebieg awansu również wpływały takie czynniki jak płeć i wiek osób awansujących, prawda? To znaczy to się często pojawia w różnych źródłach, czy osoby się urodziły w tym dobrym momencie, prawda? I mogły wchodzić w dorosłość po wojnie, czy już jakby za późno po to, żeby ten projekt modernizacyjny je objął. Najczęściej występującą trajektorią awansu socjalistycznego była ta doświadczana przez przeważającą część chłopskich wychodźców ze wsi, czyli droga prowadząca do miejskich zakładów pracy na stanowiska robotnicze. I tu częścią awansu poza przyuczaniem do zawodu było również uczenie się miejskiego stylu życia, miejskiej kultury pracy, nowych relacji społecznych. Kolejną ścieżką była ta, która z kolei chyba patrząc właśnie na takie archiwum, to co nazywam w książce archiwum socjalistycznych opowieści awansu, była ścieżką najczęściej przedstawianą przez już jakby twórców, literatów, filmowców, czyli awans osoby pochodzenia chłopskiego do miejskiej inteligencji. Definiowanej dosyć szeroko, prawda? To znaczy od szeregowych pracowników umysłowych, urzędników, urzędniczek, do jednak jakby bardzo wysokich pozycji, prawda, inteligencji zarządzającej, inteligencji twórczej również. Częścią tej drogi było zawsze zdobycie wykształcenia i to jest bardzo ważny element tego procesu, choć niekoniecznie wykształcenia wyższego, to znaczy wykształcenie średnie już było, zwłaszcza w tym okresie bezpośrednio powojennym, oczywiście postrzegane właśnie jako dowód awansu. I tutaj została już wspomniana powieść Juliana Kawalca, Tańczący Jastrząb, prawda? Ta jedna z modelowych takich socjalistycznych opowieści awansu. To jest właśnie powieść opowiadająca o takiej trajektorii, prawda? Od chłopskiego syna do dyrektora zarządzającego dużym zakładem pracy. Kolejna ścieżka to ścieżka od stanowiska pracownika fizycznego w środowisku miejskim, zazwyczaj robotnika, dużo rzadziej robotnicy pracujących w zakładzie przemysłowym, do pracy umysłowej. I ta ścieżka, jak pisał o tym Henryk Słabek, to była właściwie taka ścieżka ograniczona do okresu tuszpowojennego, prawda? Czyli tego momentu, kiedy brakowało w tym odradzającym się przemyśle, brakowało kadr. Wiązało się z bardzo szybką nauką i czasami z pozostaniem w zakładzie pracy, w którym się pracowało wcześniej jako pracownik fizyczny, czasami z wejściem na drogę kariery politycznej, ale tutaj rzeczywiście dane historyków wskazują na to, że to były dość, te procesy jakby dość szybko się zakończyły już w latach 50. te ścieżki awansu. I może najmniej oczywistą ścieżką, jednak jak najbardziej odczuwaną jako awans i opisywaną jako awans, jest ta, którą realizują chłopki i chłopi nie podążający za falą migracji do miast, lecz zostający w gospodarstwach wiejskich. Klasa chłopska w 1950 roku, mniej więcej połowa społeczeństwa, była z perspektywy państwa socjalistycznego niezwykle ważnym aktorem społecznym. Awans polskiego chłopstwa miał się dokonać za sprawą własności ziemi i tym się różnimy, prawda, od chociażby właśnie Związku Radzieckiego.
Podstawowym warunkiem awansu była jednak modernizacja zarówno życia wiejskiego, jak i pracy na roli. Czyli mechanizacja pracy rolnej, unowocześnienie gospodarstw, ale też takie odgórne procesy jak elektryfikacja i radiofonizacja, rozwój instytucji nowoczesnego państwa na wsi. Wszystkie te procesy wspierały model awansu, który socjologowie nazywali taką ścieżką od chłopa do rolnika, prawda? W którym ta tradycyjna tożsamość klasowa miała zostać przezwyciężona w procesie zawodowej profesjonalizacji. Dobrze, teraz ponieważ jestem z wykształcenia kulturoznawczynią, historyczką kultury, chciałabym przejść, i tak też o tym jest moja książka, w stronę reprezentacji, czyli tego, w jaki sposób samo społeczeństwo, osoby, które uczestniczyły w tych procesach awansu, ale też osoby, które niejako przedstawiciele również przedwojennej inteligencji obserwowały awans z zewnątrz, w jaki sposób ten awans był opisywany. Bo to jest coś, co jest niezwykle ważne i wydaje mi się, że też to jest takie archiwum do ponownego odkrycia w dzisiejszych dyskusjach. To znaczy w debacie publicznej okresu socjalizmu niezwykle często pojawiały się tematy awansu społecznego. Był to naprawdę jeden z takich bardzo elektryzujących tematów debaty publicznej, ale też kwestia właśnie tożsamości klasowych, trwałości i nietrwałości przedwojennych podziałów klasowych, kwestie sprawiedliwości społecznej, redystrybucji kapitałów. Te dyskusje wzbudzały wielkie emocje i pojawiały się, ja też w książce właśnie staram się odtworzyć je na podstawie takiego bardzo zróżnicowanego zestawu źródeł. I tu mogę wymienić kroniki filmowe, socrealistyczne teksty i obrazy, czyli jednak troszeczkę bardziej odgórne reprezentacje, badania socjologiczne, oczywiście tutaj tematyka, prawda, właśnie przemiany struktury klasowej była jednym z podstawowych tematów polskiej socjologii powojennej, publicystyka prasowa, filmy dokumentalne i edukacyjne, powieści nurtu chłopskiego, filmy fabularne, seriale telewizyjne. We wszystkich tych mediach i gatunkach przez cały okres trwania PRL powraca wątek właśnie mobilności społecznej. Udanej bądź nieudanej, prostej i jednoznacznej, albo splątanej i niepewnej, bardzo szybkiej, albo ciągnącej się w nieskończoność. Jednym takim, taką grupą materiałów, o której na pewno należy wspomnieć, na której pracuję w książce, są niezwykle ciekawe świadectwa, które były wytwarzane przez same osoby awansujące. Tutaj chodzi mi oczywiście pewnie Państwu znane pamiętniki konkursowe, prawda? Pokłosie niezwykle popularnych konkursów organizowanych w okresie socjalizmu. Tutaj takim przełomowym konkursem był konkurs pierwotnie nazywany konkursem na pamiętniki wiejskie, później nazwany konkursem Młode Pokolenie Wsi Polskiej Ludowej, który został ogłoszony w 1961 roku. Dla całego okresu trwania socjalizmu liczbę konkursów szacuje się na około 1500, a liczbę uzyskanych w tym trybie dokumentów pamiętnikarskich na około 500 000. Po 1989 roku to archiwum uległo zapomnieniu, tak zupełnie dosłownie, czego skutkiem było zniszczenie w wyniku zaniedbań dużej części archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, ale też takiego zapomnienia, można powiedzieć, symbolicznego, ideologicznego, to znaczy wiele badaczy i badaczek piszących w okresie transformacji ustrojowej odrzucało te źródła jako źródła, które były tworzone na zamówienie, źródła zideologizowane. Tymczasem wydaje mi się, że oferują one jednak niezwykły wgląd w strukturę odczuwania awansu przez przedstawicieli i przedstawicielki grup, które historycznie do tego momentu niezwykle rzadko były w ogóle dopuszczane do głosu. Konkursy pamiętnikarskie organizowano zazwyczaj we współpracy ośrodków naukowych, różnych związków młodzieżowych, takich jak ZMP czy ZMW i prasy czy też radia, i były adresowane do tak zwanych zwykłych obywateli. Organizatorzy podkreślali brak konieczności posiadania wprawy w pisaniu.
Z punktu widzenia ideologii socjalistycznej, oczywiście już po zarzuceniu tych najbardziej restrykcyjnych dogmatów okresu stalinowskiego, założenia zbierania tych pamiętników wpisywały się w projekt egalitaryzacji kultury, upowszechniania uczestnictwa w praktykach wytwarzania i konsumowania dzieł kultury. Gatunek, który wcześniej był kojarzony przede wszystkim z klasą wyższą i inteligencją, uznającą swoje losy zawarte zapisania i podzielenia się nimi, socjalizm, kontynuując oczywiście dużo mniejsze konkursy przedwojenne organizowane przez lewicowe środki socjologiczne, socjalizm zapragnął spopularyzować pisanie pamiętników poza ten ograniczony krąg. Konkursy pamiętnikarskie często stawiały sobie za cel rejestrowanie reakcji na zmiany społeczne, które zachodziły po wojnie, w tym te przemiany struktury klasowej. Jednak rola pamiętników powstałych w środowiskach chłopskich i robotniczych nie sprowadza się jedynie do opowieści o zmianach ustrojowych. Raczej to pamiętniki same w sobie dowodziły tej przemiany, którym podlegały klasy ludowe, klasa robotnicza i chłopska w socjalizmie. Opowiadały o awansie, a równocześnie były jego przejawem. Gdy zaczęłam się przyglądać temu rozległemu gatunkowi socjalistycznych opowieści awansu, bardzo mnie uderzyło centralne miejsce emocji, które właśnie jakby emocje zajmują w tych spisywanych opowieściach. I rzeczywiście jest tak, że awans raczej dziejący się niż już dokonany, czyli taki, który jest możliwy do zmierzenia, prawda? Posiadamy już średnie czy wyższe wykształcenie, przeprowadziliśmy się do miasta, ale jeszcze jakby sam ten proces w pierwszej kolejności przeżywano właśnie emocjonalnie. Osoby awansujące odczuwały radość, strach, wstyd, gniew, nadzieję, dumę. W 1965 roku socjolog Bronisław Gołębiewski nazywał uczucia osób awansujących, cytuję, potężnym akumulatorem rewolucji, wielką areną klasowej rozgrywki na co dzień. W perspektywie emocjonalnej awans jawi się nie tyle jako taki linearny proces przekraczania kolejnych punktów, lecz jako proces niejednokierunkowy, wielokrotnie zapętlony, pełen sprzeczności, ambiwalencji, wątpliwości i przede wszystkim takiej niezwykłej pracy, która była wykonywana przez osoby awansujące. Awans jest z tej perspektywy codziennością. Dotyczy sfer życia zwykle niekojarzonych z awansem jako czegoś mierzalnego i policzalnego. Więc jakie relacje pomiędzy awansem a emocjami można wyczytać z socjalistycznych opowieści awansu? I tutaj będę się koncentrować właśnie na tych pamiętnikach konkursowych. Po pierwsze należy powiedzieć, że przemiana klasowa generuje wiele ambiwalentnych emocji. Ich kompleks w książce opisuje właśnie jako ten stan poruszenia. Radość i ulga mieszają się z poczuciem winy, złość i resentyment ze wstydem, duma z własnej wytrwałości z lękiem. Emocje pojawiają się w momentach konfrontacji z nieznanymi instytucjami i przestrzeniami, a przede wszystkim z przedstawicielami innych klas postrzeganych jako wyższe. W pamiętnikach pozytywne emocje pojawiają się przede wszystkim w scenach wyjazdu ze wsi oraz za sprawą przełomów w procesie zmiany tożsamości klasowej. Wiązały się więc ze zdobywaniem kwalifikacji, dyplomów, wyróżnień. Zaspokajaniu aspiracji towarzyszyły niezwykle intensywne chwili radości i wzruszenia. Negatywne emocje towarzyszyły przede wszystkim porażkom i konfrontacji z nowymi praktykami kojarzonymi przez wychodźców z kulturą miejską, a także w kontaktach międzyklasowych. Niezwykle często w tym pierwszym konkursie zorganizowanym w 1961 roku, czyli takim, który opisuje właśnie lata, drugą połowę lat 40., lata 50., pojawia się choćby tak prozaiczna kwestia, jak kwestia jedzenia nożem i widelcem. Nauka posługiwania się sztućcami innymi niż łyżka zajmowała wiejskim wychodźcom sporo czasu, a dotyczyła najbardziej podstawowej czynności, od którego publicznego wymiaru trudno było uciec. Pochodząca ze wsi Suwnicowa z Nowej Huty, która na drogę awansu wkroczyła w liceum pedagogicznym w Bielsku, opisywała to doświadczenie w sposób bardzo obrazowy. I tu cytuję.
Najgorzej było w jadalni. Kierowniczka uczyła nas, jak powinno się jeść, jak należy trzymać łyżkę, nóż, widelec. Pamiętam, kiedy pewnego dnia podano nam kotlet schabowy i kiedy podniosłam do ust widelec, czułam na sobie jak zwykle oko kierowniczki. Ręce zaczęły mi się potwornie trząść, roztrzęsłam się cała. Widelec zamiast podnieść do ust wpakowałam w wargę, poczułam krew. Ze wstydu, nie wiedząc co robić, podziękowałam i wyszłam z jadalni. Długo jeszcze miałam trudności z jedzeniem. Inny pamiętnikarz wyznawał. Śmiać się chcę jeszcze dziś, gdy pomyślę, jak ja się strasznie męczyłem, próbując przyzwyczaić się do nowego nakrycia. Dziś jest to śmieszne, wówczas było bolesne. Bywało, że wolałem nie jeść w otoczeniu normalnych ludzi, byle tylko nie pokazać, co potrafię. I jedną z taką kolejną wyrazistą częścią doświadczenia wychodźczego był oczywiście wstyd, prawda, który często bywa wprost nazywany kompleksem mniejszości, który dotyczył różnic między mieszkańcami miasta i wsi, projektowanymi bądź rzeczywistymi. Pani doktor. Mhm. Już kończę, już tylko dwie cechy. Dobrze. Jednak głos większości zdecydował. Dobrze. Dobrze. No więc wstyd. Mimo symbolicznego dowartościowania kultury ludowej w socjalistycznej sferze publicznej, atrybuty kojarzone ze wsią, takie jak wiejskie ubranie, gwara, u kobiet na przykład umięśnione ciało, były jednoznacznie oceniane jako gorsze. Cytowana wyżej robotnica z Nowej Huty zwierzała się. Najbardziej to chyba wstydziłam się moich dość grubych nóg, wytężonych pracą jeszcze z dzieciństwa, i moje ręce też wydawały mi się takie duże, na których widniały dwie żyły z przesilenia. Gdy patrzałam na inne dziewczęta w moim wieku, takie zgrabne i takie rączki delikatne i zgrabne figury, to ogromnie zazdrościłam i nie mogłam patrzeć na siebie. Gdy szłam, to zdawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą na ulicy, że idę tak ciężko, niezgrabnie i zdawało mi się, że każdy powie taki wioch z ciebie. Drugi sposób, w którym można opisać właśnie ten związek pomiędzy uczuciem a awansem, to zwrócenie uwagi na to, że przemiana klasowa wymagała od osób awansujących ciągłej pracy nad emocjami, czyli takiego aktywnego wysiłku na rzecz ich opanowania. I tutaj bardzo, już nie będę cytować, ale bardzo często właśnie pojawia się taka refleksja nad tym, że osoby awansujące postrzegają same siebie jako zbyt zdenerwowane, zbyt uniesione, takie, które no właśnie muszą się opanować po to, żeby móc dołączyć do właśnie tej nowej społeczności, nowej klasy. I powiedziałabym, że jeszcze tutaj jakby jeden element jest istotny, prawda, właśnie w tym kontekście dostosowywania się, czyli w pamiętnikach też można zauważyć bardzo wyraźnie takie poczucie konieczności dostosowania się do tego, co używając języka socjologicznego można nazywać innymi standardami emocjonalnymi właśnie kultury miejskiej, ale też klas wyższych niż klasy ludowej, które bardzo często, o tym pisał na przykład bardzo ciekawie Kacper Pobłocki w książce Chamstwo, tradycyjnie w kulturze polskiej właśnie były postrzegane jako takie nadmiernie rozemocjonowane. Dobrze, i na tym skończę w takim razie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani doktor. Otóż chciałem miłośniczkom i miłośnikom pani doktor Szczeszniak powiedzieć, że ona jest kontynuatorką wielkiej misji, którą najstarsi, tacy jak ja, pamiętają, podjął Florian Znaniecki, potem Józef Hałasiński, potem Bronek Gołębieski, wspomniany tutaj przez panią Misza Grzelak, no i teraz Magda Szczeszniak, jak rozumiem. I chciałem powiedzieć, że nosimy się z takim zamiarem, wstępnie prowadzimy jakieś rozmowy, żeby jednak spróbować zachęcić tu zgromadzonych, ale i także nieobecne koleżanki, nieobecnych kolegów, do pisania wspomnień ze swojego życia, i do tego, żeby spróbować je wydać jako właśnie takie osobiste świadectwo epoki. W tej sprawie jeszcze będziemy w kontakcie. Teraz zgodnie z programem, dziękując raz jeszcze pani doktor, chciałem zapowiedzieć krótką przerwę i chciałem powiedzieć, że vis-a-vis naszej sali, w sali kolumnowej, udało się namówić jednego autora z książek na dole sprzedawanych, żeby
podpisywał swoje dzieło. Tym autorem jest Aleksander Kwaśniewski. Zapraszamy Państwa na przerwę. W drugiej części wysłuchamy dwóch wystąpień merytorycznych. Prośba do tych z Państwa, do których dzwonią żony, teściowe oraz ewentualnie wnuki, o wyciszenie dzwonków, bo to bardzo słychać na tej sali, więc będę zobowiązany. Jako pierwsza po przerwie głos zabierze pani doktor Agnieszka Mrozik, której dokonania i dorobek macie Państwo na piśmie, więc nie będę ją wychwalał. Proszę bardzo, pani Agnieszko. Dzień dobry Państwu. Będę wdzięczna za skupienie się, bo będę mówić o kwestii, która jest bardzo ważna i ten temat jeszcze zresztą nie padł podczas naszego spotkania dotychczas, ale pole otwieramy. Ja pracuję w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i kilka miesięcy temu wydałam książkę Architektki PRL-u, Komunistki, Literatura i Emancypacja Kobiet w Powojennej Polsce. I to jest punkt wyjścia do mojego dzisiejszego wystąpienia. Znaczy na podstawie tej książki przygotowałam wystąpienie dla Państwa. Moja teza jest taka, główna teza, będę mówić też o tezach pomniejszych, ale główna teza jest taka też w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, że nie można opowiedzieć o PRL-u bez uwzględnienia kwestii emancypacji kobiet i nie można opowiedzieć o PRL-u bez uwzględnienia historii tych kobiet, które o tą emancypację się upominały, o tą emancypację walczyły. Tymczasem w dyskusji nad historią kobiet w Polsce okres powojenny jest najczęściej przedstawiany jako czas pozornego równouprawnienia kobiet. Rzadko wspomina się o wielkim awansie edukacyjnym i zawodowym Polek, a jeśli już, to opatruje się je szeregiem zastrzeżeń. Zaznacza się mianowicie, że był to awans niepełny, a przede wszystkim niedokończony. Przemilczana jest również działalność polityczek, intelektualistek i aktywistek zaangażowanych w projektowanie i wdrażanie programu socjalistycznej modernizacji, demokratyzacji stosunków społecznych i emancypacji kobiet. Strategie są w takim przypadku różne. Podkreśla się na przykład, że powojenne działaczki, socjalistki i komunistki, były w swoich poczynaniach uzależnione od partii, że realizowały jej dyrektywy, w związku z tym, czym ich osiągnięcia nazywane są emancypacją odgórną, a ta jest traktowana z dystansem i określana mianem pozornej. Jeśli próbuje się oddać im w jakiś sposób sprawiedliwość, podkreśla się, że to, co robiły po 1945 roku, było kontynuacją działań przedwojennych. W takim ujęciu PRL nie ma żadnych zasług na rzecz upodmiotowienia kobiet i funkcjonuje jako dziura, jako przerwa między tym, co istniało przed wojną, a tym, co dzieje się po 1989 roku. Znaczy, mi jest bardzo trudno mówić, jeżeli Państwo też mówicie, bo Państwa jest więcej, a ja jestem jedna, więc bardzo prosiłabym, jeżeli kogoś to nie interesuje, o opuszczenie sali, a jeżeli kogoś interesuje, o po prostu wyciszenie. Nie. Bo bardzo przepraszam, ciężko jest wspieram prośbę pani doktor Agnieszki. Ja muszę powiedzieć, zapominamy, że to jest sala teatralna. Wszystko, co tam Państwo szepczecie, tutaj jest świetnie słychać. Prosiłbym o wstrzymanie się. Dziękuję bardzo. Chciałabym jednak zaznaczyć, że ten temat emancypacji kobiet po wojnie i działań na rzecz tej emancypacji jest już na szczęście rozpracowywany w badaniach. W ostatnich 5-10 latach ukazało się kilka przynajmniej prac historycznych na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w powojennej Polsce. Są to publikacje Małgorzaty Fidelis, Natalii Jarskiej, ale też taka publikacja czworga historyków Katarzyny Stańczak-Wiślicz, Piotra Perkowskiego, Małgorzaty Fidelis i Barbary Klich-Kluczewskiej. To się nazywa Kobiety w Polsce w latach 45-89, Nowoczesność, Równouprawnienie, Komunizm. Ale powstają też prace w innych dyscyplinach badawczych. To są prace antropologiczne Agnieszki Kościańskiej i zespołu, którym kieruję. To są badania nad dyskursem seksuologicznym w Polsce po 1945 roku. To jest praca filmoznawczyni Moniki Talarczyk-Gubały, która opowiedziała w nowy sposób biografię socrealistycznej reżyserki Wandy Jakubowskiej. No i w ostatnich dosłownie kilku miesiącach pojawiły się prace, w tym moja książka, które próbują się przyjrzeć twórczości literackiej kobiet po 1945 roku. Jest też wreszcie praca socjolożki Magdaleny Grabowskiej, Zerwana genealogia,
Działalność społeczna i polityczna kobiet po 45 roku, a współczesny ruch kobiecy. Ona jest poświęcona działalności kobiet, które tworzyły i wdrażały rozwiązania emancypacyjne w sferze politycznej oraz społecznej, udzielając się w takich organizacjach jak Liga Kobiet, czy w ciałach partyjnych takich jak Wydział Kobiecy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Grabowska przekonuje, że zawodowe polityczki zgłaszały projekty poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, opiniowały projekty polityczne, lobbowały za nimi. Bohaterkami jej książki są m.in. Edwarda Orłowska, być może znana Państwu, w latach 46-53 była przewodniczącą Wydziału Kobiecego, najpierw Polskiej Partii Robotniczej, potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Eugenia Pragierowa, socjalistka, przed wojną w PPS, później od 48 w PZPR, w latach 46-49 wiceminister pracy i polityki społecznej, czy wreszcie Irena Sztachelska, w latach 45-50 przewodnicząca Ligi Kobiet. Moje badania zaczynają się tam, gdzie badania Grabowskiej się kończą, to znaczy ja poszerzam spojrzenie na aktywność kobiet po wojnie, uwzględniając te postacie, które działały na przecięciu kilku obszarów, nie tylko praw kobiet, ale także oświaty, nauki, kultury i oczywiście polityki. Dla wielu moich bohaterek działalność na rzecz kobiet nie była pierwszoplanowa. Nie wszystkie aktywnie udzielały się na tym polu przed wojną. Natomiast dla większości z nich, i to jest moja pierwsza teza, emancypacja kobiet była częścią programu socjalistycznej modernizacji, który starały się urzeczywistnić na różnych obszarach. Dokonywała się ona za sprawą nie tylko dynamicznego wkraczania kobiet na rynek pracy i podejmowania przez nie zatrudnienia w branżach i na stanowiskach wcześniej dla nich niedostępnych, oraz za sprawą intensywnego kształcenia się, podwyższania kwalifikacji, ale praktycznie w każdej sferze życia, rodzinnego, towarzyskiego, seksualnego, kulturalnego, spędzania wolnego czasu, troski o ciało. I chociaż projekt emancypacyjny czerpał oczywiście z przedwojennych koncepcji, to wiele rozwiązań w tym zakresie, w zakresie równouprawnienia płci udało się wdrożyć dopiero po wojnie. Po drugie, w mojej książce przekonuję, że kultura, w tym różne formy i odmiany piśmiennictwa, pisarstwa literackiego, publicystyka, wspomnienia, reportaże, poradniki, podobnie jak oświata i nauka, były filarami socjalistycznego programu modernizacji, demokratyzacji stosunków społecznych, a także emancypacji, upodmiotowienia kobiet z różnych klas społecznych, to jest ważne. Po trzecie, i o tym będę chciała dłużej mówić w dalszej części mojego wystąpienia, podkreślam, że procesy modernizacji, demokratyzacji i emancypacji zachodziły także w innych krajach bloku socjalistycznego, zarówno w Europie, jak i poza nią. Polska była częścią szerokiego socjalistycznego frontu kulturalnego o charakterze między- i transnarodowym. Co więcej, polskie polityczki, aktywistki, intelektualistki, zasiadając w takich instytucjach i organizacjach jak Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet, ONZ-owska Komisja do Spraw Kobiet, Światowa Rada Pokoju, czy UNESCO, brały udział w wytyczaniu kierunku tych działań nie tylko u siebie w kraju, ale, czy nawet w regionie, ale wręcz globalnie. Uczestniczyły tym samym w zimnowojennym wyścigu, którego politycznie ważnym elementem były prawa kobiet. Polska, w tym polskie polityczki, intelektualistki, działaczki kobiece funkcjonowały w sieci między- i transnarodowych powiązań i wielokierunkowych zależności. I wzięcie tego pod uwagę jest konieczne dla zrozumienia powojennej historii i losów jej twórczeń. I po czwarte wreszcie pokazuje, że procesy modernizacji, demokratyzacji i emancypacji nie dokonały się same. Stali za nimi ludzie, którzy angażując się w różne działania, ale też wykorzystując moment historyczny, kształtowali owe procesy, nadawali im kierunek. I prześledzenie biografii tych ludzi pozwala zweryfikować popularne przedstawienia ich jako onych, obcych, ukąszonych, oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu. Komunistki i komuniści nie wzięli się znikąd, wyrastali w Polsce, tu ukształtowała się ich wizja nowego porządku, choć nie była oczywiście ona oderwana od szerszego kontekstu geopolitycznego. Przyglądanie się ich życiorysom pozwala zrozumieć, jak w praktyce kształtowała się tak zwana narodowa specyfika socjalizmu. To konkretni ludzie odpowiadali przecież za wdrażanie rozwiązań, które dziś uznaje się za prostą kopię wzorców radzieckich. Ale też prześledzenie ich biografii pozwala zobaczyć, jak lokalne projekty modernizacyjne odciskały swoje piętno na życiu ludzi, ale również twórców tych projektów. Przechodząc do obszarów aktywności moich bohaterów, chciałam się skupić na trzech obszarach. Zacznę od reformy oświaty, bo jesteśmy też tutaj w gronie działaczy ZNP na przykład, czy nauczycieli, nauczycielek. Więc rangę reformy oświaty po wojnie podkreślały już nawet jej określenia. Nazywano ją trzecią reformą, po reformie rolnej i po nacjonalizacji przemysłu. W książce wymieniam tylko kilka nazwisk kobiet spośród całej rzeszy kobiet zaangażowanych na tym polu.
To była Żanna Kormanowa, która była w latach 45-48 dyrektorką Departamentu Reformy Szkolnictwa i Wychowania w Ministerstwie Oświaty i odpowiadała za pierwszy etap reformy szkolnictwa, w tym zwłaszcza na etapie podstawowym, mając na celu zwiększenie dostępu do edukacji dzieci i dorosłych z różnych klas społecznych. To była Zofia Dębińska, wiceminister oświaty w latach 50., czy Eugenia Krasowska, partyjnie należała do Stronnictwa Demokratycznego, w latach 46-65 pełniła funkcję wiceminister, najpierw w Ministerstwie Oświaty, a później w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i odpowiadała m.in. za reorganizację polskich uniwersytetów w duchu socjalistycznej doktryny. Z mojej analizy wynika, że dostęp dzieci i młodzieży, a także dorosłych do bezpłatnej, powszechnej edukacji był jednym z priorytetów władzy ludowej w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Jest świetna książka socjolożki Agaty Zysiak, być może Państwo ją znają, Punkty za pochodzenie, powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, gdzie na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego ona pokazuje, w jaki sposób zmieniano prawo, całą strukturę, cały system, by łatwiejszy wstęp na tą uczelnię miała młodzież z klas ludowych. Bohaterkami mojej pracy są m.in. kobiety, które konstruowały projekt reformy oświaty po wojnie. Ich działania miały na celu walkę z analfabetyzmem, ale też z podziałami klasowymi i płciowymi w dostępie do wiedzy. I tu ważna jedna uwaga, dane są tutaj bardzo rozstrzelone, ale przyjmuje się, że po II wojnie światowej mniej więcej między 15 a 18% polskiego społeczeństwa to byli analfabeci, znaczy albo nie umieli czytać i pisać w ogóle, albo mieli z tym poważne problemy. Trudno się więc dziwić, że postulat powszechnego dostępu do edukacji był jednym z priorytetów nowej władzy. Jeśli chodzi o edukację dziewcząt, akcentowano potrzebę kształcenia ich w szkołach zawodowych i technicznych, także na studiach inżynierskich. Projekt ten zaczął się załamywać w pewnym momencie, bo w okresie tak zwanej małej stabilizacji podnosiły się głosy, że zbyt wiele kobiet studiuje na kierunkach technicznych, także medycznych, że zabierają miejsca mężczyznom. Ów konserwatywny przekaz późnego socjalizmu warto mieć w pamięci, ale nie zmienia on faktu, że po wojnie kobiety uzyskały możliwość kształcenia się na niespotykaną wcześniej skalę, ale też możliwość robienia karier naukowych, w tym sprawowania funkcji kierowniczych w szkolnictwie. Świetne wykształcenie kobiet w Polsce to jeden ze spadków po PRL-u, tak argumentuje w swojej książce. Ale moje bohaterki kierowały nie tylko resortami czy departamentami odpowiedzialnymi za szkolnictwo. Kierowały też wydawnictwami, redakcjami czasopism, bibliotekami. Były wszędzie tam, gdzie nie tylko uchwalano prawo, ale i dbano o to, by stało się ono praktyką życia. Bo nie wystarczyło jedynie uchwalić stosowne regulacje prawne, należało je właśnie uczynić praktyką życia, uczynić je znanymi, rozumianymi przez odbiorców, w tym przez kobiety. I podam tu przykład. Jedno z kluczowych praw z perspektywy kobiet i dzieci, które uchwalono w Polsce po wojnie, dotyczyło wprowadzenia ślubów cywilnych, możliwości uzyskiwania rozwodów, a zwłaszcza zrównania praw dzieci ślubnych i nieślubnych, małżeńskich i pozamałżeńskich, w tym poprzez wprowadzenie obowiązku alimentacyjnego. Jednym słowem, po wojnie, to był 45-46, to nie mężczyzna łaskawie zgadzał się na uznanie dziecka, to kobieta wskazywała ojca dziecka i domagała się, by łożył na jego i jej wychowanie, a państwo było gwarantem sprawiedliwych rozwiązań w tym zakresie. Pomijam w tym momencie, że jakby ten obowiązek alimentacyjny szwankował od początku, właśnie przez cały okres PRL-u, ale moje bohaterki upominały się co jakiś czas o bardziej skuteczne egzekwowanie tego obowiązku alimentacyjnego. Przez wiele lat prasa kobieca, w tym takie czasopisma jak Kobieta, czy znana pewnie tutaj Państwu Przyjaciółka, nie tylko informowały kobiety o ich prawach, ale też kształtowały opinię publiczną w zakresie statusu kobiety niezamężnej, będącej jednocześnie matką. Pomagały przełamać stereotypowe postrzeganie tych kobiet jako tak zwanych kobiet upadłych, a ich dzieci jako bękartów. Jeśli uświadomimy sobie, że dzisiaj ponad 1/4 dzieci rodzi się poza małżeństwami, co przyjmuje się za fakt społeczny, który mało kogo bulwersuje i nawet dziwi, to 80 lat temu takie zjawisko spotkałoby się z potężną stygmatyzacją. Moje bohaterki zrobiły naprawdę wiele, by Polki poinformować o ich prawach, ale również wyrugować ich poczucie niższości, przekonanie, że bycie samotną matką jest czymś wstydliwym. Kolejny obszar, o którym powiem bardzo mało, bo literatura przedmiotu jest naprawdę duża na ten temat, to jest obszar, w którym moje bohaterki, lewicowe pisarki, publicystki, krytyczki, scenarzystki udzielały się aktywnie po wojnie na obszarze reformowania rynku pracy. Okres powojenny, zwłaszcza okres stalinowski z jego planem 6-letnim, stworzył dla kobiet dostęp do tak zwanych męskich zawodów, które zaczęto nazywać w debacie publicznej nowymi zawodami, by uniknąć ich płciowego przyporządkowania. Wiele intelektualistek, działaczek, polityczek podjęło naprawdę ogromny wysiłek, aby umożliwić kobietom podejmowanie zatrudnienia w zawodach górniczki, suwnicowej, hutniczki. To były zawody dobrze płatne, prestiżowe w tamtym czasie, choć oczywiście nie tylko w tych zawodach, bo podnosząca się z wojennych zniszczeń i podlegająca pospiesznej
deindustrializacji Polska potrzebowała także ludzi pracujących w ochronie zdrowia, szkolnictwie czy administracji. I nie mam czasu, żeby o tym mówić. Mam mnóstwo przykładów w książce, ale tylko jedno zdanie. Literatura, film były naprawdę ważnymi narzędziami promowania jakby nowych kobiet aktywnych na rynku pracy. A o tym, że ten przekaz trafiał na podatny grunt, o tym, że kobiety reagowały na ten przekaz kulturalny, też z którym miały do czynienia, świadczą na przykład ich wspomnienia. I tu tylko jeden cytat. Pamiętam taki obrazek, bardzo popularny plakat. Dziewczyna z młotkiem i piłą, uśmiechnięta i zdecydowana. Prawdziwa robotnica, która buduje razem z innymi robotnikami, robotnicami nowy, lepszy świat. Plakat ten od razu zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Zaczęłam sobie wyobrażać, że to ja. Wiecie Państwo, kto to powiedział? Od kogo ten cytat pochodzi? Od Anny Walentynowicz. Dla moich bohaterek projekt emancypacyjny był częścią wielkiej społecznej zmiany obejmującej wszystkie obszary życia. Nierówności płciowe rozumiały jako część nierówności społecznych w ogóle, jako efekt przecinających się osi dominacji i opresji. Sytuacji społecznej kobiet nie można było zmienić bez zmiany sytuacji innych grup społecznych, przede wszystkim klas ludowych. Dlatego moje bohaterki uczestniczyły we wdrażaniu rozwiązań systemowych, podobnych do rozwiązań współczesnych, takich jak kwoty. Na pewno Państwo może pamiętacie, czytaliście o tym, że w obszarze oświaty od końca lat 60. funkcjonowały tak zwane punkty za pochodzenie. Były one jednym z tych narzędzi, które stosowano, by umożliwić młodzieży robotniczej i chłopskiej bardziej sprawiedliwy dostęp do edukacji wyższej. Kwoty stosowano też, aby zapewnić odpowiednią reprezentację kobiet w radach zakładowych w okresie powojennym i stalinowskim. Wszystko to miało służyć skutecznej realizacji polityki emancypacyjnej. I przechodzę wreszcie do ostatniego wątku, któremu uważam, że warto się przyjrzeć i trochę ze smutkiem obserwuję badania moich kolegów, koleżanek, historyków, którzy absolutnie jakby bardzo mało temu poświęcają miejsca. Mianowicie dotyczy on działalności kobiet na rzecz kobiet, czy szerzej na rzecz bardziej sprawiedliwych społeczeństw na arenie międzynarodowej. Polki były częścią szerokiego socjalistyczno-feministycznego frontu działań emancypacyjnych prowadzonych na forum instytucji organizacji między- i transnarodowych. Znalazły się w gronie założycielek i aktywnych działaczek Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet. To była organizacja, która powstała w Paryżu na przełomie listopada i grudnia 1945 roku i na sztandarach niosła cztery główne hasła. Walki o prawa kobiet, walki o prawa dzieci, walki przeciwko faszyzmowi i walki o pokój. Ale Polki upominały się o prawa kobiet i dziewczynek także na forum innych organizacji, na przykład na forum UNESCO. Na pewno Państwo o tym wiecie, ale przypomnę, Polska znalazła się w gronie państw, które jako pierwsze zgłosiły akces do tej organizacji, która została powołana w 1945 roku, ale działała formalnie od 1946 roku. Eugenia Krasowska, wspomniana już wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, od końca lat 60. do początku lat 80. reprezentowała Polskę w UNESCO. Była przewodniczącą Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, a także członkinią Rady Wykonawczej UNESCO. Na forum tej organizacji domagała się zagwarantowania dziewczynkom i kobietom prawa do edukacji i dostępu do kultury, podkreślając, że są to fundamentalne prawa człowieka. Omawiając rolę UNESCO w powojennym świecie, zwracała uwagę na polityczny charakter działalności tej instytucji. Sam dostęp do edukacji i kultury, walka z analfabetyzmem były w jej przekonaniu kwestiami politycznymi, bo ich wdrażanie zależało od politycznych uwarunkowań w poszczególnych krajach i regionach. Dlatego w swoich publicznych wypowiedziach nie zgadzała się na oddzielenie dyskusji o prawie do powszechnej, bezpłatnej edukacji od dyskusji o zjawisku apartheidu w Republice Południowej Afryki czy sytuacji Palestyńczyków na terenach zajętych przez Izrael. Kłopot z badaniem międzynarodowej organizacji Polek po II wojnie światowej, czy problemów na pewno jest wiele, ale jedną obserwację, którą poczyniłam pracując nad tym tematem, to to, że dużo chętniej dowiadujemy się, dużo częściej, dużo chętniej dowiadujemy się o tej działalności od zagranicznych badaczek, które patrzą na historię ruchów kobiecych z perspektywy globalnych procesów i zjawisk. I między innymi dzięki badaniom holenderskiej historyczki Franciski de Haan zwróciłam uwagę na prokobiecą aktywność wspomnianej już Zofii Dębińskiej. Zofia Dębińska, która w Polsce funkcjonuje jako przede wszystkim żona swojego męża, Henryka Dębińskiego, marksisty przedwojennego, który został zamordowany przez nazistów w 1941 roku, ale też funkcjonuje jako prawa ręka swojego szefa, Jerzego Borejszy, z którym razem prowadziła spółdzielnię wydawniczą Czytelnik. W dużo mniejszym stopniu zauważa się jej aktywność na rzecz kobiet, a co ciekawe, od 1954 do 1968 roku reprezentowała Polskę w ONZ-owskiej Komisji do Spraw Statusu Kobiet. W latach 63-67 uczestniczyła w pracach nad tekstem deklaracji w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet. Była jedną z inicjatorek tych prac oraz współautorką szkicu dokumentu przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 67 roku.
Dębińska, która w polskiej historii funkcjonuje też jako rzeczniczka praw dzieci, a nie kobiet, była wielką orędowniczką podjęcia przez ONZ oraz Światową Organizację Zdrowia działań mających na celu zakazanie praktyk wycinania, to nazywa się to rytualne obrzezanie kobiet w niektórych krajach afrykańskich. Zachęcała do rozpoczęcia kampanii medialnej na ten temat i podkreślała, że instytucje międzynarodowe muszą interweniować tam, gdzie poszczególne rządy nie są w stanie zaradzić temu odrażającemu procederowi. Inna aktywistka, Zofia Wasilkowska, być może znana Państwu, to była minister sprawiedliwości w latach 56-57, zresztą pierwsza w historii Polski kobieta w tej randze. W latach 50. również reprezentowała Polskę w Komisji do Spraw Statusu Kobiet i podczas jednej z dyskusji w 53. roku upominała się o prawa kobiet na tak zwanych terytoriach zależnych, jak wtedy mówiono. To były po prostu kolonie. Wasilkowska zwracała uwagę, że kobiety na tych terytoriach są podwójnie opresjonowane. I cytat z jej wypowiedzi na forum ONZ. Za każdym razem, gdy kwestia ta właśnie dyskryminacji kobiet w koloniach była podejmowana przez organ Organizacji Narodów Zjednoczonych, polska delegacja brała na siebie ciężar walki o prawa rdzennej ludności. Powszechnie wiadomo, że kobiety na tych terytoriach były podwójnie uciskane, zarówno jako kobiety, jak i rdzenni mieszkańcy. Te cytaty, te przykłady są ważne, bo precyzyjnie pokazują, na czym polegał lewicowy feminizm moich bohaterek. Upominały się o prawa kobiet nie wyłącznie na bazie ich płci, czyli nie wyłącznie kobiet jako kobiet, ale podkreślały, że przemoc wobec kobiet, eksploatacja, łamanie ich praw wynika także z innych czynników, takich jak klasa społeczna czy pochodzenie etniczne. I na progu procesów dekolonizacyjnych w powojennym świecie interwencje takie jak Dębiński czy Wasilkowski były szczególnie ważne, bo podkreślały rozumienie praw kobiet i praw człowieka, poszerzały rozumienie praw kobiet i praw człowieka, dając tym samym społecznościom wyzwalającym się spod kolonialnego jarzma niebagatelny argument w ich walce. Mam jeszcze więcej przykładów takich bohaterek. Naprawdę odkrywanie tych postaci to jest wielka przyjemność, ale też i wielki smutek, że tak mało naprawdę wiemy o zaangażowaniu Polaków i Polek, lewicowych działaczek i działaczy na forum organizacji międzynarodowych po wojnie, które właściwie tworzyli, budowali, wierząc, że budują w ten sposób bardziej sprawiedliwy świat, jakby nowy ład na świecie. I muszę dużo uciąć, ale w książce znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat. Jedna tylko uwaga, to co już nie ma tego w książce, to już są jakby moje dalsze badania, bo idę tym tropem międzynarodowej aktywności moich bohaterek. I dotarłam też do jakby nowych materiałów, które pokazują, być może to Państwu jest znane, dla mnie to było nowe w kontekście też ogólnej, takiej bardzo ukierunkowanej narodowo debaty na ten okres powojenny, że bardzo wiele przedsięwzięć politycznych, naukowych i kulturalnych o charakterze międzynarodowym organizowano również w Polsce, przede wszystkim w latach od lat 60. do 80. Polska była krajem, przez który zagraniczne delegacje nie tyle przejeżdżały jak po wojnie w drodze na ważne wydarzenia, ale była miejscem spotkań, ważnych spotkań polityków, działaczy, intelektualistów z całego świata, którzy przyjeżdżali tu na seminaria, kongresy i konferencje organizowane przez ONZ, Światową Demokratyczną Federację Kobiet czy UNESCO. To moim zdaniem świadczy o nowym, świadczyło to o jakimś takim nowym statusie Polski, Polskiej Organizacji Kobiecych na arenie międzynarodowej, bo kraj przedstawiał się jako nowoczesny, jego ludzie jako kompetentni fachowcy, profesjonaliści, znający się na swojej pracy, zdolni udźwignąć organizację wydarzeń z udziałem setek delegatów. Moim zdaniem, i to jest też uwaga, którą czynię teraz, nie zawieram jej w sposób bardzo taki wyraźny w książce, ale ta aktywność i za granicą, i zagraniczna, międzynarodowa w Polsce, moim zdaniem rozmontowuje, a przynajmniej dosyć mocno rozszczelnia opowieść o żelaznej kurtynie. Jak Państwo wiecie, ta opowieść, że zapadła żelazna kurtyna, my tutaj po prostu byliśmy jakoś odcięci całkowicie od zachodu, wschodu, globalnego południa. Moim zdaniem te przykłady każą nam się poważnie zastanowić nad tą opowieścią o żelaznej kurtynie, która zresztą znowu w badaniach zagranicznych już teraz jest nazywana porowatą kurtyną albo nylonową kurtyną, żeby podkreślić, że nie zapadła wcale tak szczelnie i tak żelaźnie, jak się przyzwyczailiśmy. Trzy wnioski, które na koniec chciałam sformułować na podstawie mojego wystąpienia. Po pierwsze, oczywiste w jakiś sposób, ale wypowiem to, konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad historią kobiet i ruchu kobiecego w Polsce ludowej. Tego rodzaju badania już trwają, ale wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia w tym obszarze. I nie chodzi przy tym o to, żeby uzupełnić tylko listę brakujących nazwisk i biogramów, dat i dokonań, ale też spróbować spojrzeć na okres Polski ludowej jako na integralną część naszej historii, nie zaś na jako jakiś specyficzny jej wycinek, nie mający związku ani z okresem wcześniejszym, ani z okresem współczesnym.
Po drugie, za konieczne uznaję stawianie pytań metodologicznych, w tym dotyczących konceptualizacji takich pojęć jak emancypacja, upodmiotowienie, modernizacja i sprawczość. Pożądane jest przyglądanie się temu, w jaki sposób różne podmioty historii kobiet, różne kobiety, o których dzisiaj rozmawiamy, myślały o emancypacji, jak rozumiały swoją sprawczość. I wreszcie po trzecie, to jest postulat nie tylko mój, ale też można powiedzieć nowych studiów nad globalną historią, również globalną historią kobiet i ruchów kobiecych, to konieczność wykraczania w badaniach naukowych poza kontekst narodowy. Spoglądania na działalność naszych bohaterek, naszych bohaterów, organizacji, w których działały i procesów, w których uczestniczyły w szerszym wymiarze między- i transnarodowym. Bo daje nam to szansę na przekroczenie swoistego, jak ja to nazywam w książce, metodologicznego nacjonalizmu, który cechuje gros badań nad historią Polski w ogóle, a historią PRL-u w szczególności. I do którego też podtrzymywania jesteśmy my jako badacze, badaczki, ale też uczestnicy debaty publicznej coraz częściej oficjalnie obligowani. Badania wykraczające poza metodologiczny nacjonalizm już się oczywiście toczą. Graniczne naukowczynie, na które się powołuję w mojej pracy, takie badania, takie prace prowadzą. Co ciekawe, ale i w jakimś sensie smutne, wiele nazwisk polskich lewicowych polityczek, aktywistek i intelektualistek działających na rzecz praw kobiet dociera dziś do nas drogą okrężną. To znaczy właśnie dzięki pracom zagranicznych badaczek. To one uświadamiają nam, że Polki aktywnie uczestniczyły w tworzeniu zaangażowanej ideowo wizji powojennego świata, lewicowej koncepcji porządku społecznego, politycznego i kulturowego. I myślę, że czas najwyższy na otwarcie się polskich badaczy i badaczek na to pole badań i odważniejsze zaznaczanie w nim swojego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani doktor. Pani Agnieszko, niepotrzebnie się pani sumituje skracaniem swojego wystąpienia, bo chcę powiedzieć, że wszystkie pełna wersja tych wystąpień znajdziecie państwo w książce z naszego dzisiejszego spotkania. Każdy z obecnych ją dostanie do domu, być może z jakimś pamiątkowym nawet wpisem. Chcielibyśmy, żeby ta problematyka zaistniała. No, po pierwsze w naszym gronie, a po drugie dzięki uprzejmości Sławka Broniarza te książki trafią do ogniw Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chcemy, żeby może nie w postaci rekomendowanej przez ministra Czarnka, bo to by zaszkodziło tylko tej książce i by gwałtownie by nakład musiał spaść, ale trafić jednak do powszechniejszego niż tylko my myślenia. Dziękuję raz jeszcze. Paweł Sękowski, doktor, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w cywilu prezes Stowarzyszenia Kuźnica, następca Hieronima Kubiaka, Andrzeja Kurca, Jerzego Hausnera, który przez chwilę nieuwagę przemknął. I jak widać, młody i ciągle obiecujący. Proszę bardzo. Dziękuję, Krzysztofie. Dziękuję za zaproszenie tobie i wszystkim organizacjom, które to wydarzenie dzisiaj współorganizują. Będę do państwa mówić jako historyk akademicki, ale także jako człowiek z sercem po lewej stronie. Aktualnie kieruję Kuźnicą, ale też jestem od 2 lat redaktorem naczelnym Zdania. To też mnie pochłania i fascynuje. Dodam też, że jestem w pewien sposób w szeregach organizacji podwładnym prezesa Sławomira Broniarza, bo jestem też członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarówno w UJ, w zarządzie tej komórki, jak i jestem nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i, uwaga, HIT-u w 2 klasach francuskojęzycznych jednego z krakowskich liceów, 20 liceum, i staram się udowodnić, że HIT można kształtować po swojemu. Proszę państwa, cieszę się, że tutaj obecni są decydenci polityczni Nowej Lewicy, że mam zaszczyt też mówić w obecności prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Cieszę się, że jest też pan dr Bartosz Machalica, członek kolegium IPN, gratuluję wyboru. Dodam, że w wydawnictwie IPN wydaje właśnie drugą monografię, ale drugą
wyniku zewnętrznego konkursu IPN Instytutu Historii PAN z zewnętrznym jury, z profesorem Andrzejem Paczkowskim na czele. Pokażę, ale tylko tak na odległość, ponieważ ten egzemplarz za chwilę trafi do pana prezydenta. Imigranci polscy we Francji 1939-49, ciąg dalszej integracji. Zajmuje się kwestiami narodowościowymi, etnicznymi, imigrantami, uchodźcami, kwestiami integracyjnymi. Dzisiaj nie będę mówić ani apologetycznie, ani krytycznie o Polsce Ludowej. Będę mówić z zupełnie innej perspektywy na temat, który ująłem, zaproponowałem hasłowo od państwa wielonarodowościowego do monoetnicznego. Tak tytułem genezy krótkiej powiem, że nowożytna Rzeczpospolita Obojga Narodów, składająca się z korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, była państwem niezwykłym. Państwem wielonarodowym, wielokulturowym, wieloreligijnym, wielojęzycznym, demokracją szlachecką tak zwaną, w której władzę sprawował polityczny naród szlachecki. Oczywiście można za profesorem, obecnym tutaj profesorem Andrzejem Lederem, powtórzyć, że cytuję, przepaść oddzielająca sarmacki naród polityczny Rzeczypospolitej od żydowskiego, a także częściowo niemieckiego mieszczaństwa oraz od poddanych chamów na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej, też zresztą etnicznie obcych, była ogromną przeszkodą w tworzeniu nowoczesnego imaginarium narodu politycznego. Koniec cytatu. Nie zmienia to jednak faktu, że po pierwsze, polski naród polityczny był wewnętrznie zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo, czyli ten naród szlachecki, a po drugie, że już en bloc całościowo społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej było w wymienionych już aspektach bardzo różnorodne. Co nie musi oznaczać, że między poszczególnymi stanami czy grupami społecznymi stosunki były sielankowe, bo ja nie o tym mówię. Ja mówię o różnorodności, a nie tworzę żadnej fikcyjnej wizji sielanki, żeby było jasne. W okresie zaborów w XIX wieku na ziemiach etnograficznie polskich z etnicznymi Polakami sąsiadowali Żydzi, stosunkowo niewielu pod władzą pruską, znacznie więcej pod berłem Habsburgów i Romanowów, Niemcy, stare mieszczaństwo oraz nowa wielka fala imigracji z pierwszej połowy XIX wieku, Rusini w Galicji, przeważającej większości, nie posiadającej jeszcze skrystalizowanej świadomości narodowej oraz wiele innych narodowości. W roku 1870 ludność polska na terytorium zwarcie przez nią zamieszkanym liczyła ponad 8 milionów, w tym 4 miliony na terenie Królestwa Polskiego, ponad 2 miliony w zaborze pruskim i niespełna 2 miliony w zachodniej Galicji wraz ze Śląskiem Cieszyńskim, czyli pod zaborem austriackim. Niespełna 2 miliony Polaków mieszkało poza tymi wspomnianymi obszarami, w tym prawie pół miliona na Litwie i Białorusi, głównie w gubernii wileńskiej, oraz drugie prawie pół miliona na Ukrainie, zwłaszcza na Podolu i Wołyniu. 700 tysięcy ludności polskiej zamieszkiwało Galicję Wschodnią. W sumie mamy więc liczbę około 10 milionów Polaków. Jeśli chodzi o ludność żydowską, to w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim było Żydów 1 300 000 według najbardziej, powiedzmy, miarodajnych statystyk. Z kolei w Galicji mieszkało około 800 tysięcy Żydów, a w zaborze pruskim zaledwie 100 tysięcy. Szczególną mozaikę narodowościową reprezentował zabór austriacki. Strukturę narodowościową ludności Polski w okresie międzywojennym można przedstawić jedynie w przybliżeniu. Dostępne źródła nie określają jednoznacznie przynależności narodowej wielu obywateli Rzeczypospolitej. Pierwszy spis ludności międzywojenny z 30 września 1921 roku nie objął Górnego Śląska, którego przynależność państwowa nie była jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. Nie objął też Litwy Środkowej, czyli Wilna i powiatów Ośmiany, Troki i Święciany i został zbojkotowany przez znaczną część Ukraińców. W spisie znajdowało się pytanie, do jakiej zalicza się narodowości. Dokładnie tak było sformułowane. Do jakiej zalicza się narodowości. W drugim spisie, 9 grudnia 1931 roku, a więc 10 lat później, i w okresie już rządów sanacji po zamachu majowym, zdarzały się fałszerstwa, oczywiście. Zawyżano liczbę osób deklarujących narodowość polską, a właściwie język polski. Proces kształtowania świadomości narodowej przede wszystkim na wschodzie Polski nie był jeszcze zakończony. Natomiast, co jest istotne, w 1931 roku w spisie pytano o język ojczysty i o wyznanie. Osoby pytane o narodowość w pierwszym spisie 1921 roku często myliły ją z obywatelstwem, podając polską. Większa część, jak wiemy, mieszkańców Polesia, to znana sprawa, podawała jako własny język tutejszy, ewentualnie chłopski, normalny. Zresztą to zjawisko tutejszości, o czym się zapomina, występowało nie tylko w województwie poleskim, ale także w innych wschodnich województwach i częściowo na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim. Tam też takie odpowiedzi się pojawiały.
Niejednokrotnie języki ukraiński i białoruski rachmistrzowie spisowi wpisywali samowolnie jako polski. Wielu Żydów deklarowało się jako Polacy wyznania mojżeszowego. Ten proces zresztą postępował, tej polonizacji Żydów polskich, dzięki utrwalaniu się polskiej państwowości oraz dzięki polskiej szkole obejmującej im swoim wpływem kolejne roczniki żydowskich dzieci i młodzieży. Z kolei jeśli chodzi o deklarowane wyznanie, należy pamiętać, że Białorusinów i Niemców wielu było katolikami, a pośród ewangelików zdarzali się i Polacy. Więc to wszystko po to, żeby powiedzieć, że nie można tak jeden do jednego interpretować w uproszczony sposób tych wyników obu spisów. Pamiętając zatem o tym i o tym, że nie możemy też tak zupełnie jeden do jednego zestawiać ze sobą tych zróżnicowanych metodologicznie dwóch spisów, możemy przywołać podstawowe konkluzje w interesującym nas aspekcie. Tak więc według spisu z 21 roku ponad 69% społeczeństwa Rzeczpospolitej mieli stanowić Polacy, ponad 15% Ukraińcy, prawie 8% Żydzi, ponad 4% Białorusini i niespełna 3% Niemcy. Jeśli chodzi o wyniki spisu z 31 roku, one są nieznacznie inne, ale tutaj też mamy prawie 69% Polaków, czy też osób posługujących się jako pierwszym językiem polskim, ponad 10% posługujących się językiem ukraińskim i uwaga, prawie 5% ruskim, bo podzielono te dwie, odpowiedziano jako dwie różne opcje już w formularzu spisu. Prawie 8% językiem jidysz, niespełna 1% językiem hebrajskim, to oczywiście mówimy o Żydach, ponad 3% językiem białoruskim i ponad 2% tutejszym, to mówimy zbiorczo w uproszczeniu o Białorusinach, i ponad 2% niemieckim. Zdaniem wielu badaczy należy istotnie skorygować wyniki tych międzywojennych spisów ze względu na ich tendencyjność na korzyść narodowości polskiej i języka polskiego. Jerzy Tomaszewski szacował liczbę Polaków etnicznych w 1931 roku na 35,5% społeczeństwa, zaś Janusz Żarnowski, inny badacz, na 34%. Aż do II wojny światowej Polska była krajem wielonarodowym, w którym polskojęzyczni katolicy stanowili 2/3 ludności. Okres wojny przyczynił się do zagłady, tego co najtrafniej byłoby określać mianem Shoah z języka hebrajskiego, czyli właśnie zagłada ludności żydowskiej. Około 90% osób z liczącej w momencie wybuchu wojny, według szacunków najczęściej podawanych, 3 300 000 społeczności żydowskiej, a więc 3 miliony z 3 milionów 300 tysięcy zostało wymordowanych. W połowie 1946 roku w Polsce znajdowało się, według danych Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, prawie 250 tysięcy Żydów i to był taki moment szczytowy powojennej obecności Żydów w Polsce. Od tego czasu, po pogromie kieleckim z 4 lipca tego samego roku, 1946, liczba ta systematycznie spadała. No, w ciągu pierwszego pół roku po pogromie 100 tysięcy Żydów opuściło Polskę, by osiągnąć po niesławnych wydarzeniach marcowych 1968 roku i emigracji marcowej kilkanaście tysięcy osób Żydów i osób deklarujących pochodzenie żydowskie w 1970 roku, po zamknięciu tej fali emigracji marcowej. Według spisu ludności z 14 lutego 1946 roku w tuż powojennej Polsce zamieszkiwało niespełna 24 miliony osób, w tym 20,5 miliona Polaków, a ponadto ponad 2 miliony Niemców, ponad 400 tysięcy ludności w trakcie narodowej weryfikacji, która miała w uproszczeniu wykazać, czy są to Niemcy, czy Polacy, 162 tysiące Ukraińców i 108 tysięcy Żydów. Na ten moment, luty 46. Wyniki tego spisu, zresztą jedynego w Polsce Ludowej, w którym znalazło się eksplicite pytanie o narodowość, nie mogą zostać uznane za miarodajne dla powojennej sytuacji Polski, jako że trwały wciąż intensywne ruchy migracyjne, a ponadto wielu Niemców i Ukraińców w obawie przed przesiedleniami, deportacjami i innymi konsekwencjami w przypadku Niemców podawało narodowość polską. Jeszcze w czasie II wojny światowej rozpoczęły się spontaniczne ucieczki ludności niemieckiej, a także ewakuacje zarządzane przez wycofujące się administrację niemiecką i Wehrmacht. Po wojnie, zgodnie z postanowieniami Wielkiej Trójki, jak tutaj mówił Krzysztof Janik słusznie, nie polskimi, choć nie powiem, żeby Polacy na te postanowienia narzekali, ale to były postanowienia Wielkiej Trójki podjęte na konferencji w Poczdamie w lipcu, sierpniu 1945 roku. Niemcy byli wysiedlani z terytorium Polski, zresztą także Czechosłowacji i Węgier. Łączna liczba tych wszystkich kategorii ludności niemieckiej, która opuściła Polskę, czy została zmuszona do opuszczenia Polski w latach 1945-1950, to około 3,5 miliona osób.
Należy jednak pamiętać, że w liczbie tej znajdowali się i stanowili zdecydowaną większość mieszkańcy ziem, które przed wojną należały do Niemiec, czyli tych tak zwanych ziem odzyskanych, czyli ziem zachodnich i północno-wschodnich, a także osoby, które przybyły na ziemię polskie w okresie nazistowskiej okupacji. W następstwie podpisania porozumienia pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej granicy, to było porozumienie 27 lipca 1944 roku, zresztą jeden z czynników, który bez wątpienia przyspieszył wybuch Powstania Warszawskiego, ale to zostawiam na boku, większość ludności ukraińskiej i białoruskiej została przesiedlona w ramach wymiany ludności przewidzianej w tak zwanych układach republikańskich, to jest umowach podpisanych przez PKWN z białoruską, ukraińską i litewską socjalistycznymi republikami radzieckimi. To był cykl trzech umów z września 1944 roku. Układy te przewidywały przymusowe przesiedlenie ludności polskiej i żydowskiej, tych Żydów, którzy byli przedwojennymi obywatelami Polski, z obszarów wschodnich przedwojennej II RP, przyłączonych teraz do ZSRR, do Polski w jej nowych granicach, oraz przesiedlenie ludności litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej do odpowiednich socjalistycznych republik radzieckich ZSRR. W wymiarze społecznym ujednolicenie etniczne społeczeństwa polskiego przyczyniło się do wspomnianej w fantastycznej, wrześnionej rewolucji profesora Andrzeja Ledera i wspomnianej w dzisiejszym wystąpieniu profesora Ledera rewolucji mieszczańskiej. Beneficjentom tej społecznej rewolucji, w zdecydowanej większości potomkom polskich klas ludowych, w znacznej mierze, to trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, ułatwiło osiągnięcie sukcesu to właśnie powojenne ujednolicenie narodowościowe Polski, stwarzając tą próżnię, w którą mogła wejść tworząca się polska klasa średnia, o czym mówił dzisiaj już profesor Leder. W wymiarze ideologicznym obserwujemy od początku Polski Ludowej, to jest od początku okresu po II wojnie światowej i po tej prześnionej rewolucji, pośmiertne zwycięstwo koncepcji narodu spod pióra Romana Dmowskiego, lidera obozu narodowo-demokratycznego, z tym, że ja zawsze dodaję, demokratycznego tylko dla swoich, czyli dla etnicznych Polaków, zasadniczo katolików. Nie była to jedyna koncepcja, a jednak dziś wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu przygnieceni jej ciężarem. Myślimy tymi kategoriami, powiedziałbym, nawet podświadomie, nawet wtedy, kiedy je odrzucamy, to wychodzimy od tego punktu. Co gorsza, daliśmy sobie wmówić, że tak było zawsze, podczas gdy jest to całkowita nieprawda. Poczynając od faktu, że o narodzie polskim, nowoczesnym tego słowa znaczeniu, a więc w sensie etnokulturowym, możemy mówić dopiero od mniej więcej ostatniej ćwierci XIX wieku. To jest elementarz nauk humanistycznych i społecznych. Nowoczesny naród, narodziny nowoczesnego narodu, to jest po rewolucji francuskiej, a u nas to jest druga połowa, czy ostatnia ćwierć XIX wieku i później. Wszak Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polakami była polska szlachta, polska, znowu w tym znaczeniu politycznym Polska, w całym swoim zróżnicowaniu etnicznym, religijnym i językowym. A jeszcze w okresie powstania styczniowego polskojęzyczni katolicy chłopi nieraz stawali po stronie wojsk carskich przeciw Polakom, czyli polskim panom, ich odwiecznym ciemiężycielom. Ten aspekt pozostawiam jednak na boku, bo skupiam się dziś na wymiarze etnicznym. Istotne jest także to, że tylko około 2/3 społeczeństwa polskiego, jak już wspomniałem, było w przededniu II wojny światowej etnicznymi Polakami, a pozostali obywatele RP mieli inną świadomość narodową, etniczną, niejednokrotnie utożsamiając się przy tym z polskim państwem, albo i nie. Ale faktem jest, że jeśli chodzi o dominujący etnos w danym państwie narodowym w międzywojennej Europie, to te 65%, jeśli chodzi o Polaków etnicznych, stawia Polskę pośród narodów, w których mniejszości było najwięcej. Byliśmy jednym z najbardziej wieloetnicznych społeczeństw obok Czechosłowacji statystycznie międzywojennej Europy. W naszym narodowym DNA, jeśli mogę tak powiedzieć, w powietrzu, którym oddychamy, w perspektywie historycznej, zjawiskiem naturalnym jest wielokulturowość, wielowiekowa wielokulturowość, społeczeństwo wieloreligijne, wieloetniczne, wielojęzyczne. To stanowiło o obliczu polskiego państwa w jego kolejnych odsłonach oraz o obliczu polskiego społeczeństwa, polskiego w sensie społeczeństwa zamieszkującego ziemię etnograficznie polskie. To także stanowiło istotny element wizerunku Polski jako tygla kultur na pograniczu wschodu i zachodu. Ta słynna, mityczna wręcz rola pomostu, prawda, między kulturą zachodnią a wschodnią, którą często sobie przypisujemy, była czymś naturalnym w Polsce wielokulturowej, wieloetnicznej. Jeżeli dzisiaj mówimy o Polsce jako pomoście, to jest to narracja już nieadekwatna do rzeczywistości i ideologiczne rojenie. Co najwyżej możemy mówić o etnosie polskim jako rozdartym między wschodem i zachodem, ale to jest zupełnie co innego.
To nie jest żaden pomost między narodami wschodu i narodami zachodu, czy kulturami wschodniej Europy i zachodniej Europy. Podsumowując, współczesna powojenna Polska, państwo monoetniczne, w którym w latach 90., a więc u progu transformacji z systemu autorytarnego do demokracji w stylu zachodnim, mniejszości stanowiły od 2 do 4% ogółu społeczeństwa, czyli od 700 tysięcy do 1,5 miliona, jest z historycznego punktu widzenia aberracją. Aberracją, która niesłychanie nas zubożyła. Dziś Polska, historycznie państwo emigracyjne, staje się jednym z czołowych państw imigracyjnych. O ile te ruchy migracyjne będą miały w istotnej części charakter stały i przyczynią się do wykształcenia nowych kategorii etnicznych w ramach polskiego społeczeństwa i polskiego narodu politycznego, używam tego pojęcia polskiego narodu politycznego, idąc za definicją zawartą w preambule do Konstytucji, bo tam czytamy my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Czysta koncepcja narodu politycznego i bardzo dobrze. A wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, że wielu imigrantów się u nas zadomowi na stałe, na czele z kategorią etniczną ukraińską. Mówię kategoria etniczna, bo liczę już potomków, którzy w międzyczasie się zintegrują i będą obywatelami polskimi. Jest szansa, że uwolnimy się z okowów nacjonalistycznej perspektywy, którą tak skutecznie zdołał narzucić nam Roman Dmowski i jego pogrobowcy. Lewica polityczna na czele z nową lewicą powinna ten proces aktywnie wspierać. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję Pawłowi, zwłaszcza za te ostatnie słowa, ponieważ no, wszyscy jesteśmy obserwatorami takiego ładnego ringu, który się nazywa referendum w sprawie imigrantów. Chciałem powiedzieć, bo być może nie wszyscy zdążyli rano zajrzeć do serwisów, jest dzisiaj informacja, że przez ostatnie 8 lat Urząd do Spraw Cudzoziemców przyznał prawo pobytu w Polsce dla przedstawicieli 111 państw i najliczniejsze grupy etniczne poza Ukraińcami, co jest naturalne w ostatnich latach, to są Rosjanie, Białorusini, ale Chińczycy, Nepalczycy, Hindusi, Wietnamczycy, Arabowie. Więc szczęść Boże tym wszystkim, którzy uważają, że można zrobić z tym coś negatywnego. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, powinniśmy z tego zrobić siłę naszego państwa i naszego społeczeństwa. Bardzo, bardzo Paweł dziękuję. Koleżanki i koledzy, Danusia Polak, nazwisko ma ładne, sekretarz Rady Krajowej Unii Pracy. Proszę bardzo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, poprosiłam o głos nie dlatego, że mam zamiar kandydować, bo to wszystko mam już poza sobą, ale z trzech innych ważnych powodów. Po pierwsze, mój przewodniczący, szef Unii Pracy, prosił mnie o reprezentowanie na dzisiejszej konferencji. Po drugie, dlatego, że współorganizatorem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, a w strukturach związku pełniałam różne funkcje przez wiele kadencji, a nawet miałam rekomendację do pełnienia mandatu posła przez dwie kadencje. A trzeci powód jest jeszcze inny. Zainteresował mnie temat dzisiejszej konferencji. Tylko ja już wyprzedziłam propozycję Krzysztofa, ponieważ taki materiał gotowy dotyczący transformacji ustrojowej obywatelki Danuty Polak w obszarze społecznym, zawodowym, politycznym. Mam już tu napisane, które osoby będą zainteresowane, udostępnię, ale ja jestem najlepszym przykładem. Myślę, że się troszkę wcześniej urodziłam od organizatorów tego spotkania i też urodziłam się w rodzinie, która została przesiedlona na zachód. A ponieważ jeszcze mam dobrą pamięć, więc któregoś roku spisałam to wszystko i osoby, które zechcą, to mogę przesłać.
Natomiast spotkałam dzisiaj wiele koleżanek, z którymi działałam w parlamentarnej grupie kobiet. I przy Basi Labudzie, i przy Dorotce Kępkowej. Myślę, że wiele osób ją miło wspomina, ale wtedy działałyśmy bardzo aktywnie, integrowałyśmy wszystkie kobiece środowiska, także pozdrawiam Zosię, Elę i wszystkie inne koleżanki. Natomiast ten materiał przygotowany przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Danusi. Teraz tak, na ogół, i tu uwaga, będę sugerował, na ogół jest tak, że przy takiej okazji jest czas na jakieś ewentualnie pytania, jakieś polemiki. Gdybyśmy otworzyli ten punkt naszego programu, to pewnie byśmy gdzieś do wieczora próbowali go skończyć. Ponieważ, tak jak mówiłem, jest to początek naszych spotkań tego rodzaju, to mam nadzieję, że jedno zrobimy bezreferatowo, a tylko debatowo. Jeśli byłaby zgoda na takie postępowanie, to chciałbym prosić... Uwaga! Ci, co nie klaszczą, zacytuję Józefa Wissarionowicza Dżugaszwilego, niech uważają przy wyjściu. Jeśli zatem jest zgoda, chciałem prosić o zabranie głosu Aleksandra Kwaśniewskiego. Proszę Państwa, witam wszystkich i na początku powiem, co to się z ludźmi porobiło. Najbardziej łagodny mój współpracownik Krzysztof Janik cytuje Dżugaszwilego. No, wszystkiego bym się spodziewał. Proszę Państwa, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tak liczną obecność i dziękuję Krzysztofowi Janikowi za ideę, za projekt, ponieważ bez niego nie byłoby to możliwe i koncepcja, żeby tych spotkań było więcej, żeby ta dyskusja się toczyła, jest bardzo dobra i bardzo potrzebna, o tym za chwilę powiem. Po drugie, dziękuję Włodkowi Czarzastemu i Nowej Lewicy, ponieważ w moim przekonaniu żadna partia polityczna nie może być nieświadoma, czy nie może omijać tego, co czy bezpośrednio, czy pośrednio jest jej fundamentem, jest jej także przeszłością. Mam wielką nadzieję, oczywiście teraz jest kampania wyborcza już, więc ci aktywni politycy mają w weekendy inne zajęcia zapewne, ale sądzę, że na kolejnych spotkaniach byłoby niezwykle pożądane, żeby takich znakomitych profesorów, takich znakomitych referatów posłuchali również ci, którzy dzisiaj bezpośrednio aktywnie w tej polityce biorą udział. Chcę podziękować prezesowi Sławomirowi Broniarzowi za współorganizację i korzystam też z tej okazji, że rok szkolny dobiegł końca i podziękować wszystkim nauczycielom, działaczom również Związku Nauczycielstwa Polskiego, że walczą o tą dobrą, mądrą polską szkołę, mając potężnych przeciwników z ministrem edukacji na czele, bo powiem szczerze, gdyby ktoś chciał pisać najgorszy czy najczarniejszy scenariusz dla polskiej edukacji, to niewątpliwie Czarnek powinien być bohaterem takiego scenariusza, ale to nie jest scenariusz, to jest rzeczywistość i tym bardziej ten opór, ta racja, która jest po stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego i co przedstawia osobiście prezes Broniarz, jest niezwykle ważna i wartościowa, jest, jak jeszcze raz mu poklaszczecie, to nie zaszkodzi. Dziękuję również za te wykłady, które były bardzo różne, ale bardzo interesujące i mam nadzieję, że one w jakiejś formie opracowanej będą dalej dostarczane, one dotrą do szerszej opinii i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem. I też chcę powiedzieć, że zgadzam się z tym postulatem czy prośbą, którą wygłosił Krzysztof Janik, że kto ma jeszcze chęć, siły i dobrą pamięć, żeby włączył się do pisania materiałów wspomnieniowych. To może być bardzo, to powinna być wręcz indywidualna perspektywa, bardzo osobiste wypowiedzi, ponieważ one, jak widać, później mogą znaleźć się w rękach bardzo mądrych naukowców, bardzo mądrych ludzi, którzy potrafią z tego wyciągnąć wnioski, uogólnić i pokazać tę historię tego właśnie pokolenia, które w
PRL-u starało się służyć jak najlepiej tej ojczyźnie, która była jedyną wtedy realną. W jakimś sensie ja już na ten apel Krzysztofa odpowiedziałem, ponieważ ukazała się książka, podpisałem wiele egzemplarzy. Dziękuję Państwu, że kupiliście ją. To jest ważne, ja z każdego egzemplarza mam 3,60 zł przed opodatkowaniem, więc to jest jakaś nadzieja również finansowa dla mnie. Ale mówiąc całkiem poważnie, to jest książka, która no, ma trochę pomóc w uporządkowaniu myślenia także tego czytelnika, który już jest dużo młodszy niż my, o tym, co się działo w tym okresie no, mojego i dojrzewania, i później już pracy politycznej, a także prezydentury. Samo zainteresowanie także ze strony młodych ludzi, bo to obserwowałem w różnych miejscach, napawa nadzieją. Znaczy, to nie jest tak, że młodzi są całkowicie impregnowani, że ich to zupełnie nie interesuje, ale też trzeba powiedzieć, że dotarcie do nich nie jest proste, bo to musi być no, jakby w formie dla nich akceptowalnej i także z pewną promocją, która jest konieczna, ponieważ sami z siebie rzadko raczej po tego typu literaturę sięgają. Ale to tyle takiego wstępu, a teraz kilka myśli czy komentarzy, bo oczywiście w żaden sposób nie podejmuje się podsumowywania tak znakomitych wypowiedzi profesury. Natomiast kilka refleksji bardziej politycznych. Pierwsza jest taka, ja w ogóle jestem bardzo ostrożny, kiedy mówimy o polityce historycznej, ponieważ polityka historyczna to jest coś, co no, jest bardziej polityką niż historią. I co jest niewątpliwie próbą użycia historii, czy na tyle jej interpretowania, a wręcz czasami przeinaczania, żeby było to skuteczne w jakimś planie politycznym. To, co robi PiS, to, co robi IPN, jest tego najlepszym dowodem. Nie musimy tutaj kolejnych argumentów wymyślać. Natomiast niewątpliwie wiedza historyczna, znajomość historii jest niezwykle potrzebna. I ona jest potrzebna zarówno dla tych, którzy politykują, czy którzy decydują o naszych losach, jak i dla nas, obywateli. I sądzę, że dzisiaj to przywrócenie należytej rangi historii obiektywnej, czy w miarę obiektywnej, a przynajmniej dyskutowanej, bo przecież ja zawsze mówię przy okazji mojej książki, jeszcze bardziej się o tym przekonuję, że jeśli chodzi o fakty historyczne, to tu właściwie zasadniczego sporu nie ma. No wiemy, co kiedy się stało. I to można powiedzieć, że w tym sensie historia jest jedna. Ale jeżeli patrzymy na emocje, czy na nasz punkt widzenia, na nasze interpretacje, to historii jest tyle, co każdy, który żyje, czy żył. Każdy z nas ma swój bardzo indywidualny punkt widzenia i on także jest całkowicie uzasadniony. Wydarzenie może być przez jednego oceniane jako sukces, przez innego jako wielką klęska. Putin powtarza, że największą tragedią geopolityczną XX wieku był upadek Związku Radzieckiego, ale z polskiej perspektywy to raczej jedno ze szczęśliwszych wydarzeń, które nam się przytrafiło. Więc to jest jakby zupełnie inna perspektywa. Fakt jest ten sam, mówimy o tym samym fakcie. Więc ja przyjmuję, że ta historia ma miliardowe wręcz indywidualne swoje wersje. Natomiast jest niezwykle ważne, żebyśmy z tą historią, którą my, tak jak my ją rozumiemy i opieramy na tych faktach, które miały miejsce, docierać. Żeby docierać, trzeba oczywiście po pierwsze no, mieć wpływ na to, co się dzieje w programach szkolnych i tu moim zdaniem czeka nas batalia bardzo poważna, ponieważ jeżeli na zakończenie roku szkolnego minister edukacji, premier mówią, że największym sukcesem było wprowadzenie HIT-u do programów szkolnych, a czym jest HIT, to wiemy, no to brzmi groźnie. To znaczy, że jeżeli PiS utrzymałby władzę, to kolejne lata będą tą właśnie, czy tego typu indoktrynacją młodych ludzi. To nie jest taka już zupełna tragedia. Też należy do pokolenia, które w jakimś stopniu było indoktrynowane, ale mając mądrych nauczycieli, myśmy jednak wiedzieli dużo więcej niż w tej indoktrynacji było powiedziane. Ja się urodziłem w 1954 roku, więc do szkół chodziłem, można sobie łatwo obliczyć kiedy. Powiem szczerze, w tym moim Białogardzie, na ziemiach odzyskanych, jak to się mówiło, no nie było wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za Katyń. Jak o tym się nie mówiło, to nie było omawiane na lekcjach, ale ta wiedza była. Ona była, ponieważ nauczyciele jeszcze przedwojenni to mówili to rodzice, mówili to dziadkowie. I tu jakby zasadniczych wątpliwości nie było, mimo całego tabu, jakie
jakie to, jakim to było objęte. Więc ja sądzę również, że w XXI wieku, kiedy dostęp do informacji jest dużo powszechniejszy, no, to takie indoktrynowanie młodzieży nie może się powieść w pełni, ale może się powieść częściowo. I dlatego tak bardzo istotne jest, żeby właśnie w tym systemie edukacyjnym byli mądrzy nauczyciele i żeby ta młodzież, ta, która chce, miała również dostęp do innych źródeł, do innych ocen, do innych materiałów, a to już jest zadanie różnych środowisk, także naszego środowiska. Gdy chodzi o polityków, to moja rada jest następująca. Ja mam tego świadomość, że kiedy Lewica rządziła w Polsce, myśmy prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, ale zdecydowanie za mało uwagi poświęcili temu, żeby ta historia bardziej przemyślana docierała do ludzi. My nie stworzyliśmy ani żadnych instytutów tym się zajmujących, ani tym, które działały, nie pomogliśmy w należyty sposób, trzeba samokrytycznie powiedzieć. To wynikało oczywiście z tych zadań, które mieliśmy przed sobą. To wynikało również z pewnej filozofii, którą przyjęliśmy, czy ja przyjąłem, wybierzmy przyszłość, czyli ważniejsze dla nas jest to, żeby wchodzić do NATO czy Unii Europejskiej, a niekoniecznie wracać i dyskutować przeszłość zaraz powojenną, czy działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No ale dzisiaj płacimy za te zaniedbania i za te zaniechania cenę, przede wszystkim w tym, że tego typu opracowań jest za mało i że nie mamy odpowiednich instrumentów, żeby z nimi docierać. Mamy za mało mediów. Z wielkim trudem na rynku utrzymują się Trybuna i Przegląd i trochę różnych periodyków, które są wydawane, no ale to wszystko jest bardzo niszowe. I tutaj niewątpliwie nasza słabość jest i trzeba się zastanowić i o to bym apelował do liderów Nowej Lewicy, żeby pomogli właśnie w takim zbudowaniu pewnych przyczółków, które pomogą nam później z poważną debatą o przeszłości Polski, o PRL-u, dotrzeć przede wszystkim do młodego pokolenia. Gdy chodzi o politykę historyczną, jestem pełen obaw i to nie tylko w skali polskiej, ale w skali międzynarodowej. Bo patrząc na to, co dzieje się w bardzo wielu krajach, można zauważyć, że zmienił się całkowicie paradygmat walki politycznej, kampanii wyborczych. O ile w czasach, kiedy ja jeszcze się tym aktywnie zajmowałem, taką dobrą radą, co zrobić, żeby wygrać wybory, to było, że siły bardziej skrajne powinny przesuwać się w stronę centrum, to znaczy poszukiwanie wyborcy odbywało się w środku. To oznaczało oczywiście, że ideologicznie pewne kanty były szlifowane, wypowiedzi były raczej miarkowane, że agresja była minimalizowana. Ale mniej więcej na przełomie wieków ten paradygmat wyborczy się całkowicie zmienił. I dzisiaj właściwie obowiązuje paradygmat polaryzacyjny, konfrontacyjny. Dzisiaj ci politologowie czy technicy wyborczy mówią, że jeżeli chcesz wygrać wybory, to musisz mieć wroga, albo go znaleźć wroga, albo zdefiniować jako wroga, albo stygmatyzować jako wroga. Polaryzacja, polaryzacja, jeszcze raz polaryzacja. I to widzimy. Polska jest tu świetnym przykładem, ale nie tylko. Stany Zjednoczone są takim przykładem. Brexit był takim przykładem. Izrael jest od dawna takim przykładem. Doktor Senkowski będzie to obserwował również we Francji, bo moim zdaniem polaryzacja tam trwa między Macronem a Le Pen, czy tym obozem, jak powiedzieć, tradycyjnym, demokratycznym, a tym radykalno-nacjonalistycznym, on będzie miał miejsce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moim zdaniem w warunkach polaryzacji politycznej oczywiście znaczenie będzie miała tak zwana polityka historyczna, która będzie oznaczała jakby przyjmowanie swojej mitologii, swoich legend i instrumentalizowanie całej historii właśnie pod potrzeby budowania tej jednej racji, która jest przeciwstawiana całkowicie innej racji drugiej strony. Także prognoza jest taka, że im dalej to będzie tak trwało, to historycy będą musieli i ci, którzy piszą historię, będą musieli wykazywać coraz więcej odwagi, żeby między te dwie siły, czy te dwie armie polityki historycznej wchodzić i żądać rzeczywiście rozsądku, żądać opanowania i przemyślenia, czy nie nadużywania faktów i przemyślenia procesów zupełnie bardziej spokojnie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, patrząc na to, jak się kampania wyborcza w tej chwili rozkręca, że linia podziału, którą chce PiS narzucić w wyborach 2023 roku, to jest linia patrioci versus zdrajcy. To jest Polska, ta narodowa,
katolicka, patriotyczna w stosunku do Polski kosmopolitycznej, oddanej innym władcom, powolnej wobec Unii Europejskiej, wobec Niemców, wobec jeszcze tam Bóg wie kogo. I to będzie bardzo taka radykalna kampania, w której swoją rolę odegra ta powołana za chwilę Komisja do Spraw Relacji z Rosją, ale znajdzie się wiele jeszcze innych instrumentów, żeby właśnie tym wyborcom powiedzieć, jeżeli głosujesz na nas, to głosujesz na polskich patriotów, którzy będą walczyć o wasze bezpieczeństwo, o waszą dobrą przyszłość i nikt nam nie będzie pluł w twarz. Jeżeli głosujecie na Tuska i tych, którzy są razem z nimi w bloku opozycyjnym, to właściwie oddajecie Polskę Brukseli, Berlinowi, może Moskwie, jeden pan Bóg wie i tak dalej, ale pewno nie ludziom, którym Polska leży najbardziej na sercu. Czy to jest niebezpieczne? Tak, to jest niebezpieczne. Czy to oznacza, że nie można tych wyborów wygrać? Nie, to nie oznacza tego. Moim zdaniem szanse są ciągle pół na pół, ale tego wątku w żaden sposób nie można bagatelizować. I trzeba znaleźć właśnie całą mocną argumentację pokazującą, że to myślenie w kategoriach otwartości, w kategoriach także przeszłości polskiej, tej wielonarodowej, także siły Polski, która może emanować na wydarzenia europejskie, bo nie jesteśmy przecież tylko w sytuacji jakiegoś marginesu, na który nas skazał Kaczyński, to powinno w tym programie, w tej agendzie wyborczej lewicy być, a mówiąc szczerze, bez odwołania, odniesienia się do historii, do przeszłości, będzie to bardzo trudne. Więc w tym sensie ta nasza dzisiejsza rozmowa mogłaby być jakimś impulsem dla również takiej mocnej argumentacji, którą lewica powinna w wyborach prezentować. Także historią trzeba dotrzeć do ludzi, szczególnie młodzieży. Polityka historyczna ostrożniej. Trzeba patrzeć na ręce, dobrze, że dr Machalica będzie patrzył na ręce w IPN-ie, no ale te ręce i tak swoje już zrobiły i będą robić jeszcze wiele. I po trzecie uważam, że w programie Lewicy te elementy właśnie odpowiedzi na ten projekt pisowski, czyli uznania nas wszystkich za niepatriotycznych czy wręcz zdrajców, on musi znaleźć mocną odpowiedź, właśnie także w oparciu o dobre argumenty historyczne. Ostatnia uwaga, ta imigracyjna, bo ostatni wykład tego dotyczył i to, o czym też i Krzysztof Janik mówił. Proszę Państwa, też to jest wielkie wyzwanie dla lewicy, jak programowo podejść do tego, właśnie nie bojąc się tej stygmatyzacji, którą narzuca dzisiaj PiS, bowiem w wymiarze globalnym nie ma żadnej wątpliwości, że w ogóle świat jest od zarania związany z migracją. Więc w ogóle te wędrówki ludów nie są niczym nowym. One miały różne fazy, one miały różną skalę, ale miały miejsce zawsze. Ale jeżeli trzymać się już czasów obecnych, to trzeba powiedzieć jasno. Migracja na świecie będzie miała miejsce, będzie przybierała na skali. Ale ona będzie również koniecznością. Ona będzie koniecznością. Bo jeżeli mamy 8 miliardów ludzi dzisiaj żyjących na globie, jeżeli mamy regiony, gdzie te procesy demograficzne są bardzo szybkie, ilość ludności się zwiększa, jeżeli mamy do tego zmiany klimatyczne, które na przykład powodują, że część terenów wysycha, że ci ludzie będą uciekać stamtąd, szukając po prostu szansy na przeżycie. To jest z jednej strony. A z drugiej strony mamy starzejące się społeczeństwa, choćby w Europie czy w Ameryce Północnej, no to gdzieś te potrzeby i te fale muszą się ze sobą spotkać. Dzisiaj w Europie, gdzie żyjemy coraz dłużej, cieszymy się z tego, ale mamy coraz mniej rąk do pracy i z tego się trzeba już martwić, ale mamy przede wszystkim coraz mniej ludzi, którzy są gotowi, ponieważ przy demografii, że często w rodzinie jest jedno dziecko czy w ogóle nie ma dzieci, ktoś nami, coraz starszymi, będzie musiał się zajmować, będzie musiał pomagać. Więc społeczeństwa zamożne, społeczeństwa z tą rosnącą długowiecznością będą potrzebowały ludzi do pracy. Ci ludzie do pracy tu będą, przyjdą. I Polska, która tak mówi, czy władza w Polsce, która tak źle mówi o imigrantach,
i która wręcz uważa, że to jest niepotrzebne, no przyjęła, powiedziałaś, ile to 100 000 dostało zgody na pracę? Ponad chyba 200 000 już dostało zgody na pracę, ale to jest zaledwie początek tego procesu. Tylko w ubiegłym roku, panie prezydencie, 524. No, 500 w jednym roku. I od razu mówię, to będzie zjawisko, które będzie rosło, ponieważ polski rynek pracy jest bardzo płytki, cieszymy się z niskiego bezrobocia, ale ludzi nie ma. W związku z tym dobrze, że przyszli Ukraińcy, tylko że nie wiemy kiedy i życzymy im, żeby mogli wrócić, bo mamy nadzieję, że ta wojna się jednak kiedyś skończy. Ale z drugiej strony, jak nie oni, to będziemy potrzebowali innych. I teraz lewica musi w stosunku do tego i obiektywnego procesu, który ma miejsce, i całej tej obłudy, którą prezentują dzisiaj rządzący, przyjąć rozsądny program, z którym dotrze się do wyborców. My jesteśmy za otwarciem Polski wobec przyjeżdżających. My oczywiście mamy prawo oczekiwać od nich, no i powinniśmy oczekiwać, że będą respektować nasze prawa. Ale my musimy również mieć tą wrażliwość, której PiS nie ma, na pewne odrębności, różnice kulturowe. Musimy właśnie przywrócić pamięć o tym, że Polska była społeczeństwem wielonarodowym. I że wielkie osiągnięcia Polski były również związane z tą wielonarodową strukturą. Więc tu jest wielka lekcja do odrobienia, żebyśmy w sposób nie tylko taki naskórkowy, propagandowy mówili za imigrantami, przeciwko imigrantom, ale żeby pokazać całą tą argumentację, tą zarówno bieżącą, aktualną i przyszłościową, która oznacza, że będziemy ich potrzebować, z taką z jednej strony naszą otwartością, a z drugiej strony gotowością do przyjęcia ich i stworzenia warunków, żeby oni mogli. Oni nie lubią, mówię o imigrantach, słowa asymilować się, ale no, gdyby włączać się do tego krwiobiegu społecznego i politycznego także, jaki w Polsce jest. To jest jedno z większych zadań. Uważam, że pierwsza partia, która zacznie mówić o tym, po pierwsze mądrze, a po drugie ludzkim głosem, będzie zyskiwała. Choć temat jest trudny i wiele osób woli, że tak powiem, go nie dotykać, no bo zaraz jest ta wizja, że terroryści islamscy będą chodzić po polskich ulicach i wysadzać kościoły w powietrze. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne i też bym dedykował tę myśl i współpracę takich osób jak dr Senkowski, notabene szef krakowskiej Kuźnicy. Nie ma tu Czarzastego, ale bardzo bym mówił, jeżeli są inni liderzy, to korzystajcie z takich osób i korzystajcie z ich wiedzy, bo on może, mówię o Pawle, może być człowiekiem, który pomoże zbudować taką rozsądną koncepcję, dobrze argumentowaną, dlaczego jesteśmy za tym, żeby imigrantów się nie bać. Dlaczego Polska powinna być otwartym krajem w stosunku, na rozsądnych oczywiście zasadach, w stosunku do tego zjawiska, które będzie zjawiskiem powszechnym i które będzie przybierać na sile, które nie osłabnie w ciągu najbliższych lat. I ostatni temat, już naprawdę ostatni, to jest kwestia kobiet. Ja myślę, że to jest kolejny nośny programowo koncept polegający na tym, że odwołując się do przeszłości, hasłem lewicy powinno być dzisiaj i w tych wyborach, i w praktyce, oby zarządzenia Polską, jak wynik wyborczy będzie dobry, dokończenie emancypacji kobiet. To jest niezwykle istotne, ponieważ ta emancypacja, ona postępowała. Ona miała również różne momenty, ale dokończyć emancypację w bardzo różnych wymiarach jest konieczne. Nie mówię tylko o zrównaniu płacowym, ale mówię także o tym koniecznym, większym dostępie kobiet do życia publicznego, do życia politycznego itd., itd. I tu akurat jest się do czego odwoływać, bo trzeba powiedzieć, że PRL jednak nawet no, stwarzał wiele możliwości, na pewno awansu edukacyjnego, co jest bardzo istotne. Dzisiaj to, że większość osób w Polsce z wyższym wykształceniem to kobiety, to jest jakiś element tego właśnie procesu, który miał miejsce. Jest bardzo, oczywiście takie dyskusje są potrzebne nie po to, żeby budować program na te wybory czy kolejne, ale one są potrzebne, żeby świadomość tego wszystkiego, co my wiemy, a co powinni również wiedzieć inni, jest niezbędna. I dlatego raz jeszcze dziękuję organizatorom za pomysł, dziękuję wszystkim Państwu za obecność i dziękuję za to, że chcemy to kontynuować. W moim przekonaniu w tym jest jakaś nadzieja, a jeżeli następnym razem na sali
obok nas weteranów będzie jeszcze sporo młodych ludzi, to będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia planowanego celu. Patrzę, że tutaj Sylweriusz Królak na mnie się patrzy i on nie uważa się za weterana, no bo jest młodszy oczywiście, jest tu trochę osób młodszych niż ja, ale mimo wszystko to połączenie debaty doświadczonych ludzi z tą młodzieżą, która może dzisiaj aktywnie w polityce uczestniczyć, byłoby chyba jeszcze wzmacniające siłę lewicy. Także dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie prezydencie. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak pan prezydent ma tylko ochotę, to następnym razem będziemy wpuszczać tylko tych, którzy przyjadą z wnukami. Tyle. No. I średnia natychmiast nam spadnie. To nie jest taki głupi pomysł. Może nie tylko wnuki, ale też i przyjaciele wnuków. Wczoraj rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Szamałkiem, który jest przewodniczącym Komisji Historycznej Zrzeszenia Studentów Polskich. I okazuje się, że w jego kręgu na uniwersytecie jest kilka osób młodych studentów, którzy chętnie by do ZSP wstąpili. Tylko że de facto ZSP nie ma. Znaczy ono formalnie istnieje. I Krzysiu podjął wielki wysiłek, żeby znaleźć człowieka, który ma formalne tytuły, żeby tą pieczątkę ZSP dzierżyć, bo ono nie zostało nigdy, dzieje ZSP nie zostały zamknięte. I jest pomysł, żeby krok po kroku spróbować coś odbudować. Także myśl o wnukach, studentach, o młodych ludziach, którzy się tym interesują, którzy chcieliby przyjść na takie spotkanie, ja uważam, jest całkiem do rzeczy. Dziękuję bardzo. Okej. Koleżanki i koledzy, wyczerpaliśmy program merytoryczny. Chciałbym podziękować wszystkim przybyłym. Za wysiłek chciałbym serdecznie podziękować referentom. Mam nadzieję, że zechcą z nami kooperować. Uwaga, referenci, do was mówię. Że zechcą z nami kooperować w przyszłości. Zwłaszcza, że kilka wątków, które tu dziś zostały podniesione, wymagają jak gdyby dodatkowej pracy, nie tylko badawczej, ale także dydaktycznej, upowszechniającej. My o naszej historii mówimy mitami, stereotypami, uprzedzeniami, a warto o niej rozmawiać, no bo kto, jeśli nie my i kiedy, jeśli nie teraz, warto o niej rozmawiać trochę obiektywnie. Szukać punktów wspólnych. Jak Kaczyński z Tuskiem dzielą to społeczeństwo, to my pokażmy, że są też elementy, które nas będą łączyć, a jednym z tych elementów jest prawda. My uznaliśmy racje, które nasi przeciwnicy kiedyś nam wyciągali. Aleksander mówił o tym, że u nich w Białogardzie wszyscy wiedzieli, kto zrobił Katyń. Ja muszę powiedzieć, że część z koleżanek i kolegów przykładało do tego rękę, więc mam tu świadków, że jak wydaliśmy poprawki z historii, właśnie zeszyt o Katyniu, to się okazało, że otworzyliśmy drzwi, o, Lonia Putka tu nas pozdrawia, otworzyliśmy drzwi, które już dawno były otwarte, bo wszyscy wiedzieli, jak było. A myśmy ze strachu chodzili z tym, jak tu obejść cenzurę, żeby nie było awantury. Więc przyjęliśmy dla nas niewygodną prawdę, ale też mamy prawo domagać się, żeby ta prawda o naszym społeczeństwie, o naszej przeszłości, o różnego rodzaju grzechach, które popełnialiśmy jako wspólnota, była także zaakceptowana przez naszych partnerów. Bardzo wam dziękuję. Chciałbym teraz, bez chwili zwłoki i przewidywanej przerwy, przewidywanego antraktu, bo jesteśmy w teatrze i już za chwilę scenografowie wejdą na scenę i będą przygotowywać go do wieczornego spektaklu, udali się na spotkanie koleżeńskie, towarzyskie, na które zapraszam wszystkich tu obecnych, wszystkich, i gdzie zapowiadam, że będą wszyscy, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, także posłowie, politycy obecni, w
tym jedna osoba, której w stowarzyszeniu przedstawiać nie trzeba, Gosia Szmajdzińska, powszechnie znana. Także teraz z wartym dwuszeregiem udajemy się do sali naprzeciwko. Woda, kawa, herbata i ciastka czekają. Dla potrzebujących wzmocnienie będzie powyżej normy kalorycznej przewidzianej na jednego młodzieńca. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.